Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy, jeszcze świąteczny wieczór, 20:32, tak więc jesteśmy z Wami niezmiennie, jak co tydzień, tak i teraz postanowiliśmy, że dzisiaj również zrobimy program, trochę mam dzisiaj inny sprzęt, będzie mnie nieco inaczej słychać, ale są ze mną dwaj panowie, którzy przez godzinkę, tak celujemy mniej więcej, porozmawiamy sobie o ligach, czyli ligowy raport, magazyn ligowy od trzeciej do pierwszej ligi. Michał Czerniak. Dobry wieczór, siemanko. Patryk Małecki. Siemaneczko. No, także przywitani zostaliśmy ładnie. Witam czat, 50 osób. Proszę bardzo. Nawet fajna frekwencja, bo się tak zastanawialiśmy, czy będzie dzisiaj trochę ludzi, czy też nie. No, zobaczymy na początek. Oczywiście zostawcie łapkę w górę na bieżąco. Będziemy czytać. Retro dzisiaj nadzoruje cały czat i całą zabawę. Także będziesz tutaj nadganiał łapki w górę. Dobra, to będę nadganiał. Dobra, dobra. Będą jakieś ankiety. Będzie dużo... Jakieś tam atrakcje. No, jakieś atrakcje będą. Czas pokaże. Mały najedzony. Najedzony. Jakiś taki mały. Najedzony. Mały w tym okienku jesteś, od kamery daleko siedzisz. Nie, troszkę podjadłem. Podjadłem, ale zawsze. Dlatego tak sobie ustawił, że brzucha nie było widać. Nie, mały jest chudy. Nie. Mogę potwierdzić. Chudziutki, nie? Mniejszy jesteś troszkę ode mnie i chudziutki, no. No, trzeba dbać o dietę, kurczę, no bo to wiesz. Ty, a w Wiśle nie wyglądałeś, tak, przypadkiem? W sensie jesteś chudszy niż w Wiśle? No, myślę, nie? Że tak. Myślę, że no, w Wiśle byłeś tak, taki chyba... większy chyba, nie? Ale wiesz co, bo wtedy więcej robiłem siłki, ale na klatę i na górę, zamiast nogi, nie? Także okay. Być może dlatego tak, troszkę mnie powiększało, ale teraz mi się wydaje, że troszkę po tej kontuzji troszkę, kurczę, schudłem, no ale też... No wiesz, no trzeba było zadbać o siebie, nie? Żeby nie wrócić do treningów z drużyną z jakimś tam brzuchem. Nie? No to klasyczne pytanie, kiedy wracasz? Znaczy już trenuję od tygodnia z drużyną, jestem w treningu. Na pełnych obrotach, tak. Myślę, że z treningu na trening, z dnia na dzień jest coraz lepiej i myślę, że już niebawem wrócę na boisko. No przyda się, bo się dzieją cuda w AVI, ale o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Pozdrawiam patronów, pozdrawiam wszystkich tych, którzy nam dobrze życzą. Mamy ponad 10 tysięcy subskrypcji. Lecimy dalej, lecimy po 15 koła, nie zatrzymujemy się. No i tak powoli sobie robimy swoje, słuchajcie, bez napinki. No to co, panowie w sumie dzisiaj pewnie w większości. Jeżeli jest jakaś pani, to niech się odezwie na czacie. Bardzo będzie nam miło. Przelecimy sobie po grupach klasycznie od trzeciej ligi. No i tutaj głównie mały będziesz wywołany do tablicy jako zawodnik obecnie już trzeciej ligi. Niestety trzecioligowy. No, a ja wiem, czy obecnie, w sensie niestety. Nie, no, liga jak liga, wiesz, trzeba do każdej ligi podejść, jak to się mówi, z szacunkiem. Mm-hmm. No dobra, to pierwsza grupa. Wygląda to tak. Mamy teraz na obrazku wyniki, no i tu się rzuca na pewno to, że Unia Skierniewice wygrywa z Jagiellonią i strzela 3 gole, Legionowia przegrywa u siebie z Pogonią Grodzisk, czyli Pogoń znowu tutaj liderem, tak, i to potwierdza. Legia męczyła się z Mławianką, bo przegrywała, nie, także tutaj też na pewno ciekawa sprawa. No i ta Łomża, o której było dużo w poprzednim naszym magazynie, nasz ŁKS, no ale niestety to będzie później. Weekend Luzino, to potem przejdziemy do naszej ulubionej drużyny z trzeciej ligi. Także mały, możesz tutaj poopowiadać, a na pewno uwagę przykuwa jeden bardzo wysoki wynik. 8-0 Pelikan Łowicz wygrywa z Concordią Elbląg. Także oddaję Ci głos, a do tego meczu jeszcze wrócimy. Na pewno tutaj faworyci, czyli Legia Warszawa, Legia 2 Warszawa i Pogoń Grodzisk Mazowiecki nie zawiodły. ŁKS Łomża, można powiedzieć, coraz bliżej utrzymania na ciężkim terenie w Wikielcu, tak, GKS Wikielec, wygrywają 1-0, także drugi mecz rzędu wygrany. Byłeś, widziałeś ŁKS z bliska, także to wygląda coraz lepiej, nie tylko, tak, nie szczerze, tylko na boisku, ale też zaplecze, nie? Zaplecze, tak, główne boisko, baza treningowa, ale przede wszystkim organizacja gry, podejście trenera do swojego zawodu. Ja byłem mile zaskoczony, jak trener mi tutaj tydzień temu przedstawił to wszystko, jak pracują, jaki mają plan na każdego przeciwnika. Kurczę, no aż się zdziwiłem, że to jest trzecia liga, bo naprawdę fajnie to wszystko
wszystko zaczyna wyglądać po przyjściu trenera Pulski, także to nie jest przypadek, że ŁKS wygrywa. Teraz mają taki bardzo, bardzo ważny i myślę, że bardzo ciężki mecz, bo mają z Legionowie, jeśli teraz Łomże zapunktują u siebie, no to myślę, że już naprawdę może być spokojna o to, żeby zostać w trzeciej lidze. Ja myślę, że tutaj kwestia awansu, to tak naprawdę myślę, że tylko dwa kluby tutaj się liczą. Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Legia 2 Warszawa i myślę, że między tymi drużynami będzie walka do jakby, tak myślę, do ostatniej kolejki i zobaczymy, kto awansuje. Powiedziałeś, że spory był wynik Pelikana tak. Łowić z Concordią. No tak. Pokażmy najpierw tweeta, tutaj Norbert Skurzewski o tym pisał i to chyba jeszcze przed meczem. Goście planują wystawić skład złożony z juniorów, a obok maherów pojawiło się wiele zakładów na wysoką wygraną gospodarzy. Niektóre z osób związanych z trzecioligową Concordią specjalnie tworzyły konta na znajomych i tak dalej, tak pisze Norbert Skurzewski. Mówi, że to nie pierwszy raz, kiedy takie coś miało miejsce. No ja dokładnie nie znam tej historii. No w każdym razie taki wynik idzie w świat i faktycznie tam grali młodzi chłopcy, którzy... Nie wiadomo dlaczego, nie? No bo tak naprawdę, wiesz, tydzień temu Concordia grała u siebie z Legią 2 Warszawa i był wynik 3-3, tak? Także... No właśnie. Tutaj teraz tydzień po tym meczu z Legią, junior system, tak? Tutaj to jest robione pod tą stronę, żeby... Być może, ale z tego co widzę, Concordia też walczy o utrzymanie, kurczę, i tak grać tylko młodymi chłopakami, gdzie masz nóż na gardle i każdy punkt, każdy mecz wygrany jest na wagę złota. Być może, że ludzie z Elbląga, dokładnie z Concordii, no nie wiem, może już się pogodzili ze spadkiem, tak ja myślę, no bo jak grasz z rezerwami Legii, które chcą awansować i remisujesz 3-3, a potem za tydzień jedziesz do teoretycznie słabszej drużyny, przegrywasz 8-0, no to coś jest nie tak, nie? Retro, jak ci się podoba taki wynik, taka postawa? No ewidentnie z tym meczem coś jest nie tak, tak jak powiedział. Ja nawet jak Norbert wrzucił tego tweeta, to próbowałem to obstawić na szybko, ale już nie było w ofertach bookmacherów tego Czyli meczu. Czyli zdjęli ten mecz, tak? On był za bardzo... Zdjęli, tak, bo tutaj tak jak z ciekawości po prostu, czy on rzeczywiście jest, żeby tam zobaczyć na kursy, no bo tutaj nawet nie chodzi o to, że Pelikan i tak był faworytem tego spotkania, ale bardziej chciałem zobaczyć, jakie są kursy na te takie... No właśnie taki wysoki wynik, bo jest to jednak bardzo wysoki wynik, tam można było postawić no, jakiś handicap albo tak zwany over goli w meczu i tam pewnie te kursy były po dwa, po trzy, a może nawet więcej i chyba tu jest pies pogrzebany. No, w każdym razie no, meczu nie widziałem, więc o samym meczu ciężko mi się wypowiadać, więc nie chciałbym tutaj jakby też nikogo specjalnie ani obrażać, ani pomawiać o cokolwiek, no bo wynik jest dziwny, no. ale może po prostu taki był mecz i może po prostu taki, i może po prostu inny ten wynik nie mógł być. Natomiast rzeczywiście bardzo zastanawiające jest to, dlaczego zespół wystawia juniorów, czy faktycznie pro junior system, czy coś innego i ciekaw jestem tutaj dalszego ciągu tej historii, czy rzeczywiście jakieś postępowanie będzie tam wszczęte w tej sprawie, no bo jest to jakaś tam anomalia i to w dodatku taka anomalia, która dzięki akurat tutaj czujności Norberta, który często ma różne ciekawe jakieś tam newsy i newsiki, ujrzała światło dzienne i się odbija echem po Polsce. No, zaczęliśmy gdzieś tam też rozmawiać na grupie tak na szybko dzisiaj o tym, no jak, co z tym robić właściwie, bo jak, czy da się temu jakoś zapobiegać, bo no wiadomo, że w tych niższych ligach różnie to bywa, różne te procedery są, sparingi mają taką niesławną gdzieś tam etykietkę meczów często ustawianych pod obstawianie, ale w tych niższych ligach też wiadomo, że one nie są na świeczniku, więc tam różne kombinacje wchodzą w grę. Jeżeli to, co napisał Norbert, jest prawdą i rzeczywiście było tak, że to już pomijam jakby inteligencję zawodników, którzy na rodzinę zakładali sobie konta, co jest totalnie łatwe do gdzieś tam połączenia, ale jeśli rzeczywiście tak było, no to przydałoby się coś wdrożyć, żeby temu zapobiegać. Nie wiem, czy PZPN nie powinien tutaj się zastanowić jak. No bo z jednej strony nie można karać drużyn za to, że grają juniorami, ale no bo rezerwy na przykład non-stop tak grają i to w drugiej lidze to jest normalne, że oni grają młodzieżowcami. Nieraz nawet tych młodzieżowców jest 9 czy 11. No, nie, no trudno, żeby takie mecze gdzieś tam stygmatyzować. Natomiast no, warto było tutaj zastanowić się, czy nie wprowadzić jakiś zasad, że jeżeli taka anomalia ma miejsce, no to automatycznie ten mecz jest blokowany przez tak urzędowo, po prostu odgórnie, gdzieś tam przez prawo z tych zakładów bukmacherskich, po to, żeby właśnie nikomu nawet do głowy za bardzo nie przyszło to, żeby się bawić w takie głupoty. No, wiesz, to jest... no,
żeby było jasne, my też nikomu nic nie sugerujemy, że ktoś coś robił, natomiast no, sam fakt jest dosyć dziwny i wynik jest wysoki. Ale jest druga strona medalu też. Być może Pelikan Łowicz jest tak mocno drużyną. To że, też. Ale ja wam powiem, że hat-tricka zdobył Czeczko, a to jest 17-latek, więc generalnie też junior, jakby nie było. Nie? No i Sołtysiński oczywiście niezawodne dwie bramki. No, sprawa do zbadania, zobaczymy. No zobaczymy, co będzie się działo dalej, tak jak Mały powiedział, tym bardziej, że ostatnio Concordia zagrała fajne spotkanie z Legią. No, trzeba wziąć pod uwagę, że no, Norbert, gdyby nie miał pewnych informacji na ten temat, no to tutaj mocno by się narażał na proces, więc myślę, że coś tam mogło na rzeczy być, natomiast ja się na proces nie chcę narażać, meczu nie widziałem, więc nie będę tego oceniał, czy to jest piłkarski wynik, czy tutaj mamy jakieś podteksty, natomiast bardziej mnie zastanawia właśnie, jak uszczelnić ten nieszczęsny system, zwłaszcza w niższych ligach, żeby z tego pro junior system nie robić komedii, bo to też różnie bywa. No dobrze, to Mały. Jedziemy teraz druga grupa. Ja pokazuję wyniki. Junia Swarzędz wygrywa wysoko 4-0 z Winetą. Pogoń u siebie przegrywa z Błękitnymi Stargard. Przegrywa wreszcie Świt z Kolwin. Chyba tutaj się dłużej zatrzymamy. No tutaj Czarków wygrywa niestety. Niestety, ponieważ kibicujemy Weekendowi Luzino. Znowu strzelił bramkę Kacprzak. Także znany nam zawodnik. Flota Świnoujście 3-0. Kartuzja 2-0. No i Elana z Gdynią 1-0, potem inne wyniki to remisy, więc Mały, oddaję głos znowu. No ciekawy wynik na pewno. Ja myślę, że Świt z Kolwin i tak już jest jedną nogą, tak jak mówiliśmy wcześniej, w drugiej lidze. Taką półtorej nogi można powiedzieć nawet. No tak, no dlatego mówię właśnie, będą zdarzały się tam jakieś delikatne wpadki, aczkolwiek myślę, że dobrze zaczęli, wygrywali raptem wszystkie te mecze, także myślę, że tak jak powiedziałeś, no półtorej nogą są już w drugiej lidze. 18 listopada ostatnio przegrali z Polonią Środa Wielkopolska, właśnie też 1-0, także no już jakiś czas temu, dawno dosyć. No, no dlatego, ale tak powiem ci szczerze, jak popatrzyłem sobie na ten zespół, ten zespół prowadzi były zawodnik, tak? Chyba z Nicza Proszkowa KS-u trener ten, nawet kiedyś grałem przeciwko niemu, bo wiem, że też chyba w Stomilu grał. Wypadło ci nazwisko teraz? Wypadło mi nazwisko właśnie, tak. Zaraz, ale retro znajdzie. Tak, ale... No, ale... Ja od razu czat poproszę o podpowiedź, bo na pewno tam... No my we dwóch z Michałem niestety trzeciej ligi to tak średnio śledzimy. No wiem, ale wracając właśnie do tego Świtu, no mają fajny zespół, kilku doświadczonych zawodników, no i zobaczymy, bo oni grają, z tego co wiem, to jest dzielnica chyba Szczecina, gdzieś jak rozmawiałem z kolegą, który tam gra, no to ma być budowany stadion pod tą drugą ligę, także fajnie, no zaczyna się coś tam ciekawego też dziać, nie tylko Pogoń, ale też i Świt z Kolwin będzie w drugiej lidze. Rezerwy Pogoni też no, przegrywają kolejny mecz, tak, no bo tych meczy też po wcześniejszych poprzegrywali. Elana Toruń, tak? Bo nawet tutaj nie... Nie widzisz wyników? Nie widzę właśnie, jakbyś... Teraz tabelę pokazuję na ten moment jeszcze, żebyście sobie zobaczyli. Natomiast no, Elana wygrała, tak? Z tego co pamiętam. Tak, 1-0 z Gdynią. No. To ci podpowiadam. To... Zawisza Bydgoszcz. Przegrała z Kartuzją. To już masz tutaj. Masz mały ściągawkę, proszę bardzo. O, dziękuję ci bardzo, dziękuję. Ale na razie tylko widzę tutaj tabelę, także... No bo to zaraz do ciebie dotrze. Tak, już. No tak, już. Ale już te wyniki jakby pokazałem. Tutaj najważniejsze, no to ta porażka z Świtu. I Unia Swarzędz też wysoko wygrywa, także ta grupa powoli jakby klaruje się, no to już... Tak, ja myślę, że już tutaj... Czasu. Że tutaj... No chyba myślę, że nikt ani nic nie zatrzyma Świtu z Kolwin do tego awansu do drugiej ligi. No dobra, no to trzecia grupa. Tutaj mamy już wyniki. MKS Kluczbork wygrywa z rezerwami Górnika dosyć wysoko, bo 3-0 i to na wyjeździe. Warta Gorzów Wielkopolski 2-0 z Gwarkiem, 4-0 Odra Bytom Odrzański z Górnikiem Polkowice i Stilon Gorzów przejechał się po Karyinie w Gubinie. 5-1. Tutaj jest też ciekawa grupa, bo tutaj tak naprawdę trzy drużyny walczą o awans, tak? Czyli tak. Rekord Bielsko-Biała,
potem jest Śląsk 2. Tak, Śląsk 2 i jeszcze jest Kluczbork, MKS, który Kluczbork, teraz gra w fasie w... Tak, w tej kolejce będzie grał u siebie Kluczbork z rekordem Bielsko-Biała, także to będzie ciekawy mecz. No, a tak na początku wydawało mi się, że tutaj rekord miał chyba bodajże w tamtym roku 8 albo 9 punktów przewagi nad drugim Śląskiem, a tutaj już widzimy, że zmalało tylko tak naprawdę do jednego punktu i niepowiedziane, że tak jak powiedziałem, tak myślałem, że właśnie ten rekord spokojnie awansuje do drugiej ligi. Tak myślę, że tutaj nawet nie Śląsk Wrocław, a ten Kluczbork może zaszkodzić, bo widzę, że fajnie punktuje, nieźle gra. Patryk Tuszyński tam też strzela sporo bramek. No nie widziałem jeszcze meczu no tak naprawdę na żywo, jak Kluczbork gra, ale tak jak powiedziałem, no trzy drużyny, które myślę, że będą walczyły o ten awans do drugiej ligi. Także zobaczymy za tydzień. No ciekawy mecz. Kluczbork wygrywając z rekordem. Może już nie odpuścić tej walki o drugą ligę. Byłeś retro na rekordzie kiedyś? Szczerze mówiąc? Nie byłeś. Nie byłem. A ja byłem, widzisz. Znaczy, a ja byłem. Chyba fajny klimat tam jest. Na meczu nie byłem, bo oczywiście na obiektach byłem wielokrotnie. Nawet kiedyś jakąś ligę szóstek tam grałem swego czasu na obiektach rekordu i halowo i na sztucznym boisku. Natomiast na meczu nie miałem okazji nigdy no być. No i jeszcze niespodzianka, że Górnik Polkowice przegrywa 4-0, nie? To jest też taka drużyna, która niby na początku miała się bić tak o ten powrót do drugiej ligi. A wydaje mi się, że oni są chyba teraz na piątym albo szóstym miejscu z tego, co się orientuje. Także no, ja myślę, że tutaj między tymi trzema drużynami, czyli tak jak powiedziałem, będzie bitka o ten awans. Ciężko się nie zgodzić z tobą, Stefan. Pozdrowienia z Grodziska Mazowieckiego, z Łomży i ze Stalowej Woli, więc pozdrawiamy również te miejscowości. Fajnie, że jesteście z nami w święta. Zostawcie łapeczkę w górę, bo widzów nam przybywa. Nie wiem jak z łapkami, bo tego na moim tutaj administracyjnej wersji YouTube'a nie widzę, ale i tak nigdy tych łapek za wiele, więc proszę zostawcie jedną teraz. Ci oczywiście, którzy jeszcze tego nie zrobili, pozdrawiamy również wszystkich, którzy są z nami dzisiaj i jeszcze nas nie pozdrowili, to tak w ramach przerywnika, żeby sobie troszkę z czatem. Pozdrawiamy niepozdrowionych i pozdrawiamy Awie Świdnik, bo pięknie sobie to wszystko spieprzyła i jest na miejscu czwartym, bo jesteśmy teraz już w grupie czwartej, właśnie Wieczysta w tabeli na miejscu pierwszym. Nie mam wyników, natomiast mam tabelę, ale o wynikach sobie opowiemy. No na pewno ten spadek Awi jest bardzo widoczny. Mały, co tam się stało? Co mogło się stać? Jak się do tego doszło? Jak nie wygrywasz, wiesz, meczu u siebie, no to ciężko myśleć o awansie. Kurczę, na 5 meczy my jako drużyna przegraliśmy 3 mecze. Jeden mecz wygraliśmy w Tarnowie z Unią i teraz ostatnio zremisowaliśmy z Podhalem Nowy Targ 0-0, także czego brakuje? Myślę, że w niektórych meczach na pewno skuteczności, szczęścia też to też na pewno, ale wiesz, tak jak już powiedziałem wcześniej, jak nie wygrywasz meczy u siebie, a nie graliśmy tak naprawdę z Tuzami, no bo graliśmy z Krzeszów, Ostrowiec, z Wisłą Kłodębica i z całym szacunkiem dla Podhala Nowy Targ, który też walczy o utrzymanie. No jak nie wygrywasz tych meczy, to ciężko jest myśleć o awansie. Ja myślę, że sami tylko możemy być sobie winni, że przed zimą, czy tam nie wiem, do tego pierwszego meczu z Krzą mieliśmy tylko 3 punkty straty do Wieczystej, a teraz się zrobiło 14, nie? No i ja myślę, że już kurczę będzie ciężko odrobić, ale tym bardziej zostało sporo meczy, no i trzeba po prostu zrobić wszystko, co w naszej mocy, mówię tutaj o mojej drużynie, czyli Awi Świdnik, żeby wyjść tutaj z tego wszystkiego z jakoś tak z podniesioną głową, no i żeby, wiesz, żeby no starać się w każdym meczu grać o zwycięstwo, no bo tak jak mówię, no nie rozpieszczamy kibiców, tutaj też się zaczęły teraz takie protesty. No właśnie, coś tam już się dzieje, jakieś dymy. Tak, nie? Tak, znaczy, wiesz... Nie było dopingu, gdzieś tam... Tak, był jakiś tam... Był jakiś transparent właśnie wywieszony, nie było dopingu. Kibice no gdzieś tam już jak gdzieś tam słyszę, czy ktoś mówi, że mają już tego dość.
Troszkę mi się nie dziwię, no bo też spędzili już tyle lat w tej trzeciej lidze, chcieliby gdzieś tam się wygrzebać, no, no. Kurczę, no miałem taką nadzieję właśnie, że po tej zimie ruszymy fajnie z kopyta, że będziemy wygrywać, a tutaj zanosi się na to, że po raz kolejny zostaniemy w tej trzeciej lidze. Ci kibice pewnie też mają dość, trzeba ich też gdzieś tam zrozumieć, ale ja też na nich liczę, bo tak jak mówię, no mamy teraz tutaj mecz pucharowy z czwartoligową drużyną, potem mamy, za tydzień mamy bardzo ważny mecz dla nas, tak, no bo derby Świdnika ze Świdniczanką. Ja myślę, że tutaj no już, kurczę, nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów, czy gdzieś tam, nie daj Boże, przegrać tego meczu, no bo to już ci kibice może nie, że się załamią, ale odwrócą się od nas, dlatego musimy zrobić wszystko, przede wszystkim zacząć punktować, nieważne, już nawet nie chodzi o styl gry, przede wszystkim, żeby wygrać z 1-2 mecze i dać radość tym kibicom, którzy przychodzą wiernie, którzy może nie jest ich jakoś dużo, ale będąc teraz przez to kontuzję na trybunach, no to widzę, że ludzie, czy to panowie starsi, czy młodzież, czy nawet kobiety, no, oddają serce, tak, temu klubowi, widać, że im zależy, no i kurczę, tak patrzę na tych trybunach i chciałbym się już wrócić na te boisko i chociaż móc pomóc gdzieś chłopakom z boiska, no bo tak jak się siedzi na tych trybunach, to no to człowiek się denerwuje i jest taki bezradny, nie, także ja myślę, że tutaj już nie ma co mówić. Wieczysta jest w drugiej lidze. No tak jest. Teraz wygrywa zostaje 3-1 z Wiązownicą na wyjeździe. No wiesz, była piąta kolejka, oni dopiero stracili jedną bramkę. Myślę, że tam Sławek zrobił naprawdę taką świadomą drużynę. No tak, jeżeli wrzucisz taką informację na Twittera, że szanujesz Sławka Peszkę za tą jego pracę, że idealnie się odnalazł, że robi dobrą robotę, to się zaraz rzucą komentarze, że pijak, że co on tam chuja się zna i tak dalej, i tak dalej. No ale nie taki trener, nie tacy trenerzy byli przed nim i jednak no dopiero przychodzi Peszko i jakoś tutaj idealnie jak puzzle się wpasowuje w to, nie? Ale słuchaj, wiesz co, powiem ci szczerze, co by nie mówić o Sławku, tam, wiesz co, ja myślę, że ma na to, za przeproszeniem, wywalone, on robi swoją robotę i tyle, ale wiesz co, tak się rzuciło mi w oczy, że oni tak w tamtej rundzie nawet nie potrafili bronić jako drużyna, nie? Teraz bardziej tak widzę, że Sławek ich tak dotarł do ich głów, no i ciężko im też stworzyć, przeciwko nim stworzyć sytuację, strzelić bramkę. No i nie mają tak w top, nie? Nie mają w top, tak. Naprawdę w tej obronie ten Kasolik, myślę, z Pazdanem, z Pietrzakiem i z Faworowem, no to są zawodnicy, kurczę, na może nie na ekstraklasę, ale spokojnie na pierwszą ligę i oni wymetają tam w tej linii obrony. Na 5 meczów stracili jedną bramkę teraz ostatnio w Wiązownicy, tak? Także no to też daje sporo do myślenia. Bardzo dużo jakości mają i myślę, że no już jedną nogą są w tej drugiej lidze i myślę, że... Półtorej. A, półtorej, dobrze. Myślę, że już jak będą w tej drugiej lidze, to tam dopiero się zaczną mega transfery, tak jakby gdzieś tam startowali w pierwszej fazie, no, nie tak wiem, jak... do Liga tak Mistrzów albo Liga Europy. Tak, także jak takie mogą być mówił, transfery. Tak jak Sławek u nas mówił o budżecie, nie? Pamiętacie doskonale. Budżet mają spory. Podwojony, tak. Czy nawet potrojony, zobaczymy. W każdym razie jeszcze jeden ciekawy, albo dwa ciekawe wyniki. Podlasie przegrywał siebie z Wisłą Kołdębica 1-3, to na pewno ciekawy wynik. No i Chełmianka u siebie ze Świdniczanką, czyli ta Świdniczanka mały łapie. No tak, Świdniczanka już tydzień temu zremisowała u siebie z Garbarnią, teraz wygrała mecz. U nich teraz, tak? Tak, gramy tutaj tak u nich. Na tej płycie, tak. No i bardzo, no z tego co słyszałem, że bardzo dobra płyta. Szkoda, że złapali teraz formę, ale no mam nadzieję, że w końcu zagramy na takim poziomie, jakim graliśmy choćby w tamtej rundzie. No dobra. Tak, tutaj jak powiedziałeś właśnie... Podlasie, to mega zaskoczenie, że przegrało u siebie, bo to jest drużyna, która nieźle gra w piłkę, która też jest fajnie poukładana. No i Siarka, tak? Siarka traci też punkty, no i robi się ciekawie, tak? No, myślę, że o te drugie miejsce będzie taka walka między Awią Świdnik, Siarko Tarnobrzeg, Podlasiem, Chełmianką, tak, także Krzostrowiec, także no,
Ciekawa. O to grupa, drugie miejsce będzie ciekawie. Na pewno. Pewno, na pewno. No to teraz mały się nagadał. Michał Czerniak, druga liga. Startujemy z drugą ligą. Lecimy. Czyli to już nasze takie poletko, chociaż ja w tym tygodniu nic nie komentowałem, nic nie oglądałem. Ale także nadrobisz z tego, co widziałem za niedługo. Bo za, tak, troszkę nadrobię, ale trochę coś tam wiem. W każdym razie do ciebie należy, drogi mój kolego, wybór, co chcesz poruszyć. Nie mówię o konkretnym meczu, ale może jakiś temat, który ci się rzucił w oczy, i to wcale nie będzie kotwica Kołobrzeg. Czy to była jakaś sugestia? Tak, żebyś zaczął okay. od kotwicy. Kotwica Kołobrzeg, osąd bohatera. No akurat w sumie mam otwartą tabelę formy, bo miałem taką inną ciekawostkę, ale jeżeli wywołujesz kotwicę, to proszę bardzo. To ja pokażę tabelę. Tabeli formy, czyli 5 ostatnich kolejek branych pod uwagę, kotwica Kołobrzeg jest na miejscu fanfary, budowanie napięcia, ostatnim. W ogóle, z całej stawki, tak? Całej lidze. Znaczy mają tutaj tylko 4 mecze jakby ujęte, bo nie wiem, czy oni tam mieli coś odwołane, chyba mają jakiś mecz zaległy w tych ostatnich 5 kolejkach, chyba, chyba jakieś rezerwy trafili, wydaje mi się, już teraz nie pamiętam. Ja ci tylko wejdę w słowo, bo mamy teraz... Lubina chyba. Tak, bardzo możliwe. Mamy tabelę na ekranie i tutaj przecież pamiętamy doskonale, że Kotwica była liderem, patrzyła się na wszystkie z góry, a teraz mamy już 5 punktów przewagi. KKS-u no i Pogoni Siedlce. Nie wiem, kto oglądał film Dzień Świstaka, bo w zeszłym roku chyba to mniej więcej podobnie wyglądało, że Kotwica też była po jesieni liderem i to takim ho-ho, że, a później wiosną no, już nie była i skończyło się to wszystko brakiem awansu, który wydawał się pewny po jesieni i znów to idzie w tą samą stronę. Wtedy była zmiana trenera, przyszedł trener Bartoszek. Oh shit, here we go again, tak? Jak z tego i teraz chyba mamy no here we go again. Zastanawiam się, na ile mocna jest pozycja trenera Bartoszka. Na pewno jest to trener gdzieś tam dobry, uznany w wyższych ligach. Różnie się o nim mówi, natomiast no, do tej pory wyniki w Kotwicy miał bardzo dobre, natomiast wiadomo, że znany jest z porywczych decyzji prezes Kotwicy, więc zastanawiam się, jakie są tutaj relacje w tej chwili z trenerem, jak to tam wygląda, no bo te wyniki coś nie chcą przyjść, a liga odjeżdża, bo warto nadmienić, że na ten moment w drugiej lidze mamy 4 zespoły, które w 5 ostatnich meczach nie zanotowały ani jednej porażki. Jedną z nich jest Polonia Bytom, którą znów trzeba będzie pochwalić po tej kolejce, ale przede wszystkim tutaj Pogoń Siedlce i KKS Kalisz jest w gronie tych 4 drużyn, tą ostatnią jest Radunia Stężyca, żeby już wam tutaj dopełnić tak informacji. I słuchajcie, no Pogoń Siedlce i KKS Kalisz w tym momencie to są tacy bezpośredni rywale Kotwicy Kołobrzeg, więc to są kolejne złe wiadomości dla Kotwicy. Nie tylko to, że oni sami gdzieś tam te punkty gubią, a właściwie ich nie zdobywają, ale też to, że rywale ci bezpośredni, ci najgroźniejsi punktują aż miło, może nie jest to seria 5-5, ale tak jak mówię, 5 ostatnich spotkań i KKS i Pogoń bez porażki, Pogoń 3 zwycięstwa, KKS 2, więc tutaj co kolejkę punkty wpadają, a biorąc pod uwagę, że Kotwica w tych 5 ostatnich meczach, no nie liczę tego odwanego, czyli powiedzmy w 4 ostatnich meczach zdobyła tylko 2 punkty, no właśnie, no to matematykę zostawiam wam, a w tabeli wygląda to coraz gorzej, nie mówiąc już o tym, że no tam jeszcze inne zespoły też gonią, bo te różnice nie są duże. Ja myślę, że najgorszą informacją dla Kotwicy jest to, że GKS Jastrzębie, Kotwica Kołobrzeg 3-1 i tutaj też jakby brawa dla GKS-u, no bo też tych punktów mega potrzebuje mały. Oni też potrzebują wspinać się w górę tabeli. Komentowaliśmy nawet jeden mecz. Razem właśnie mecz, tak. Tak, więc widziałeś przeciwko Olimpii Elbląg. Jak nie? to wygląda, dokładnie. No i Bednarski 2 razy z rzutu karnego. To jest też chłopak, który może się podobać, który ma tą smykałkę do zdobywania goli. Nie mówię tylko o rzutach karnych. To jest taki, można powiedzieć, trochę wymierający. Tak, udany transfer zdecydowanie. Wymierający gatunek piłkarza, który zagra ci fajnie na pozycji numer 9. Także to jest to, że Nathan Junior również strzelił gola, ale z karnego i tylko wówczas na 2-1. Potem Farid Ali ładnie przymierzył już na samą końcówkę. 2 zawodników też wyrzuconych z Kotwicy. Może to też jest jakiś taki, panowie, mały, ty dużo grałeś w piłkę chyba. To może nam, podpowiesz, jak to jest, jeżeli jest w zespole jakiś kwas, jeżeli nie idzie, jeżeli coś się dzieje, to potem może tak być, że właśnie na boisku ty łapiesz jakieś głupie, łapiesz małe, głupie, żółte kartki, bo się zagotujesz na przykład. Znaczy, wiesz co, ja z tego, co słyszałem, nawet ostatnio tutaj rozmawiałem z takim znajomym, gdzie powiedział mi, że tam dalej są jakieś kłopoty chyba finansowe, tam chyba ta Kotwica nie płaci chłopakom tak regularnie, tam się co chwilę coś dzieje, kurczę, także sam nie wiem, o co tam chodzi tak znaczy, naprawdę. Wiesz, to jest żadna informacja, bo pół ligi tak ma, więc to... Ja myślę, że Wawi Świdnik, jakbyś przyjechał, to masz wszystko na czas. Także, no dobra, ale... Także ale... są kluby, które płacą, nie? To ale to nie, rzadkość. Śmieję się, ale no coś tam jest ewidentnie nie tak. No mają niezły zespół,
byli liderem, tak, a teraz stracili pozycję lidera, są już na trzecim miejscu i myślę, że ciężko będzie im awansować do pierwszej ligi. Odpowiadając na pytanie czatu, nie, Olimpia Elbląg nie jest ostatnia w tej tabeli, dlatego że Olimpia Elbląg w ostatnich 5 meczach odniosła zwycięstwo i siłą rzeczy nie może być ostatnia, ale jest na trzecim miejscu od końca, właśnie wyprzedzając Kotwicę i Sandecję Nowy Sącz, także też szału nie ma, no ale ostatnia nie jest na jak ten moment. Jak jesteśmy przy Olimpii Elbląg, no to już się pasek zmienił, pojechała Olimpia do Puław, obronił karny Witan, ale to na nic się zdało, bo Wisła wygrywa. Tak jak popatrzyliśmy sobie na tą tabelę, to możemy powiedzieć, że dół bardzo mocno punktował w tej kolejce. Oprócz Sandecji Nowy Sącz. No Olimpia Elbląg w Puławach wyszła dobrze nastawiona i no jak to u trenera Gomułki, tam nie ma kalkulowania, zresztą on to bardzo często powtarza, tam zawsze gramy do przodu, zawsze jak najwięcej tej bramek strzelamy i tak dalej, i tak dalej. Wielokrotnie to poruszał na konferencjach i u nas również. I oni tak wyszli. W pierwszym kwadransie, szczerze mówiąc, wyglądali bardzo dobrze. Zepchnęli Wisłę do defensywy, oddali na bodajże 4 strzały na bramkę. Żaden nie zakończył się golem, ale to zaczynało tak pachnieć, jakby ten gol miał paść. Później ten rzut karny obroniony przez Witana, co też powinno dać taki jeszcze zastrzyk adrenaliny dodatkowy na plus, bo często po takiej sytuacji później zespół też no, dostaje taki gaz, nie? Że jeszcze mocniej wierzy w siebie. No ale tak się nie stało. No i Wisła Puławy przejęła inicjatywę. Gdzieś tak, nie wiem, taki jakby interwał nastąpił, nie? Że po 15-20 minutach jakby trochę się wyszumiała ta Olimpia, troszkę się cofnęła, Wisła przejęła inicjatywę, no jak już Wisła przejęła inicjatywę, no to już jej nie oddała do samego końca tego spotkania, no i odróżniało te dwie drużyny. Głównie to w tym meczu, że Wisła była skuteczna, Olimpia nie. Piotr Giel, no odrodzenie, rezurekcja, bo mamy święta wielkanocne, tak. Więc fantastyczne jest to, jak Piotr Giel się odrodził w Wiśle Puławy. Nie wiem, co chciałbym chętnie z nim porozmawiać, może go kiedyś zaprosimy, tak żeby powiedział, dlaczego w Chojniczance nie strzela, dlaczego strzelał w KKS-ie, w Chojniczance nie, a teraz w Puławach znowu strzela, bo dla mnie to jest bardzo ciekawa kwestia. Jest bardzo skuteczny, czwarty już chyba mecz z rzędu z bramką, co chciałeś powiedzieć? Ja myślę, że też, wiesz, tak jak powiedziałeś, dlaczego strzela tutaj, bo być może ma większe zaufanie, tak? Też gdzieś tam drużyna gra pod niego. Ten styl gry bardziej mu pasuje niż na przykład w Chojnicach. Być może w Chojnicach miał jakieś tam defensywne zadania, tak? Tak mi się wydaje. No tylko, że no. Wiesz, on jest takim piłkarzem, że on nie jest właśnie taką typową szpicą. On bardzo często schodzi gdzieś tam, nawet w okolice środka boiska, potrafi gdzieś tam na lewe skrzydło sobie zejść, jak jest miejsce. On sobie szuka tego miejsca, ale w Chojniczance był ewidentnie schowany. On tak jakby, mam wrażenie, że trener Bredek chciał zrobić z niego właśnie takiego typowego napadziora na szpicy, masz tam stać i czekać i gdzieś tam te dośrodkowanie przyjdzie, a Piotrek lubi gdzieś tam powalczyć sobie z obrońcami, lubi gdzieś na linii balansować i chyba rzeczywiście nie było tej chemii takiej taktycznej w Chojniczance. Ja myślę, że może ten trener Wisły Puławy dał mu taką większą swobodę. Dobra, być może, tak. Zapraszamy sobie Piotra Giela na następny raz i będziemy wiedzieć wszystko. I przepytamy go. Ewentualnie jak Piotrek się nie zgodzi, to ja Pawła załatwię, ale to jest jakby jego kopia idealna, jego bliźniak, więc nikt się nie skapnie w razie W. O płatnościach rozmawialiśmy, no to trener Gomułka też poruszył kwestię... Tak, tylko chcę jeszcze powiedzieć tak, step by step w Kotwicy ponoć tylko premie nie są zapłacone, a pensje na czas, także tutaj tak komentujecie. Taka informacja. A jeżeli chodzi o Przemka Gomułkę, to mam przygotowaną naszą grafikę. Uważam, że zawodnik, który wchodzi na boisko, nie myśli o finansach, ale przed i po, to siedzi w głowie. Nie ukrywam, że jest bardzo ciężko, bo tych środków brakuje. To nie jest powód przegranego meczu, ale to się zbiera. Przed meczem z Zagłębiem trenowaliśmy tylko raz na własnym stadionie. Na nasze boisko treningowe nie wyszedłbym nawet z psem, bo ono tak źle wygląda. Nie chcę srać w swoje gniazdo, ale mówię otwarcie, nie jest to łatwa sytuacja. No jak znam Przemka Gomułkę, no to wiele go te słowa musiały kosztować. Nie ukrywa też, mówi jak jest, może tak. No i są jakieś problemy takie, no powiedzmy, sportowe w Olimpii, bo te wyniki słabsze, a organizacyjnie, no to pan prezes, pan proboszcz zapowiadał, że no będzie gorzej niż było, no i to też się odbija. Ale może po świętach będzie lepiej, wiesz, teraz były święta, może wiesz, troszkę dudków przybędzie, także... Znaczy, no... Może wszystko się poukłada, nie? Ja myślę, że jakościowo Olimpia jest gorszym zespołem, jeśli chodzi o kadrę, niż była w zeszłym roku i faktycznie tutaj wydaje mi się, że trener ma mocno ograniczone możliwości, jednak miał kilku lepszych piłkarzy, których teraz już nie ma i tu może być problem, co do innych kwestii,
kwestii, no to, to tutaj jego wypowiedź mówi wszystko. A jeszcze warto wrócić na momencik do Wisły Puławy, no bo nie powiedzieliśmy jeszcze, że przecież oni wygrali pierwszy mecz od października zeszłego roku. Tam chyba 13 spotkań było bez zwycięstwa, porażki, czyli do tej remisy. Pory i Puławy w amoku i są pijane, tak? Dopiero trzeźwieją Puławy. No takie mocne, ale widać było, że po prostu oni tam prowadzili też 4-0, oni jeszcze próbowali, widać było, że po prostu to jest taki mecz założycielski, można powiedzieć, okay, też dla nowego trenera, bo tam była zmiana trenera i ten zespół grał fajnie od początku rundy, moim zdaniem tak piłkarsko dobrze wyglądali na boisku, dobrze się ta gra kleiła, te akcje zawiązywali, tam brakowało troszkę szczęścia, brakowało mi też u nich w dwóch czy trzech meczach takiej koncentracji w końcówce, trochę grali asekuracyjnie, prowadząc z Kaliszem 1-0, już tak właściwie przez, nie wiem, 45 minut w drugiej połowie próbowali tylko skoncentrować się na tym, żeby to dowieść, kraść sekundy gdzieś tam głęboko w defensywie. Tutaj tak nie zagrali, tutaj poszli po więcej, no i się opłaciło, także ja pamiętam tydzień temu mówiłem, że oni się spokojnie utrzymają, bo ktoś zadał takie pytanie na czacie czy w telefonie i no to potwierdzili teraz z Olimpią, że rzeczywiście mogę mieć rację. No dobrze, to lecimy dalej, no i gasimy światło w Nowym Sączu. Ja nie wiem, co tam by musiało się stać, żeby to jednak się udało utrzymać drugą ligę, w sensie w Sandecji. Stal Stalowa Wola wygrywa, chociaż na konferencji panował taki miły nastrój, bo panowie trenerzy się doskonale znają. Tak można było wywnioskować, że Sandecja, gdyby strzeliła bramkę, to nikt by się nie obraził, jeżeli by prowadziła, ale tymczasem zrobiła to Stalówka. Świetne te bramki, bardzo ładne, na to na pewno trzeba zwrócić uwagę. No i duża też sprawa, że Stalówka... Właśnie tak sobie oglądałem ten mecz, tak sobie myślę, jeszcze jakiś czas temu na początku ligi Stal by ten mecz przepieprzyła, nie wygrałaby, nie ogarnęłaby tego. I widać, że ten zespół już się troszkę obył z ligą, już nie robi takich głupich błędów, już potrafi przeciągać te mecze na swoją korzyść. Tego mi na początku brakowało, teraz już ten zespół dojrzał. Co prawda rotację ciągle robi trener Pietrzykowski, to jest ciekawe, bo tu wytypować skład Stalówki to się nie da przed meczem. Natomiast no, widać, że ten zespół dojrzał i to na pewno jest na plus, jeżeli chodzi o Stalówkę moim zdaniem. No i też konkretna liczba kibiców Sandecji, co w tak trudnym momencie w klubie, to na pewno jest na duży, duży plus. Tam też zgody przyjechały, wiemy doskonale, natomiast no, cały młyn zapełniony, znaczy cały sektor zapełniony kibicami gości, to ja nie pamiętam takiego meczu w Stalowej Woli. Chyba Polonia Bytom, ale też chyba nie do końca wypełniła ten sektor. No, brawo dla kibiców, tym bardziej, że ich drużyna jest w trudnej sytuacji, tak jak powiedziałeś, już no, jedną nogą można powiedzieć, chociaż z drugiej strony to są małe różnice, jak tak na to popatrzymy, no to jest jeszcze tam 6 punktów, tak, do bezpiecznego miejsca, biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze 8 spotkań, no to wesoło nie jest, ale jeszcze, to nie jest jeszcze case Zagłębia Sosnowiec w pierwszej lidze, tylko jeszcze tam Ruda Małpa jeszcze żyje, można by powiedzieć, chociaż jeszcze dwie kolejki i bez punktów i już zmienimy tutaj narrację, ale szacunek dla kibiców, że zrobili fajną liczbę na wyjeździe, bo bardzo, bardzo szanuję, jeśli drużynie nie idzie, a fani wspierają, nie robią jakichś właśnie protestów, nie robią jakichś tutaj dziwnych rozmów pod płotami i tak dalej, jakiegoś nie wiadomo, czy już nie mówiąc o jakichś jeszcze gorszych krokach, tak jak kiedyś tam w Legii bywało, że jakieś spotkania na parkingu i tak dalej, tylko jednak wspierają, wierzą do końca z honorem, można powiedzieć, nawet jeśli się pożegnają z tą ligą, to przynajmniej kibicowsko pożegnają się z honorem. A ja myślę, że to też paradoksalnie może im się przydać, że nastąpi takie wyczyszczenie, ogarnięcie. Czasami tak, to pokazał przykład choćby Ruchu Chorzów. Lepiej spaść, odbudować sobie na spokojnie, niż tak się trzymać. Tak. Widzew Łódź też może być przykładem, także no. Zresztą to taka jest piłka, no czasami jak popatrzymy, nie wiem, 4 lata, 3-4 lata wstecz, to nawet jak spojrzymy na Ekstraklasę, no to gdzie był Ruch, gdzie był wtedy Widzew i na pierwszej lidze. Tak samo, no właśnie, nie? A z tego co pamiętam, nie wiem, czy Zagłębie nie było w Ekstraklasie, a dzisiaj już praktycznie w drugiej lidze. Także to, te rotacje są duże i nawet jak drużyna spada gdzieś tam jedną czy dwie ligi niżej, to też nie ma co panikować, bo może się okazać, że za 3 lata znów będą się bić o Ekstraklasę, a czasami, tak jak powiedziałeś, jest to ożywcze, bo jest jakaś zmiana w taki reset. Gołębiowski, kapitalna bramka, to na pewno trzeba podkreślić. Świetny strzał za kołnierz, idealnie zmieścił. Mały coś do tego meczu, czy lecimy dalej? Ja tylko bym chciał pochwalić, nie. Atmosferę na stadionie, nie? Tam na Stalowej Woli gdzieś tam oglądałem ten mecz wcześniejszy, tak? No to kibica naprawdę fajnie się bawiło, fajny stadion. Myślę, że dobra murawa, także zawodnikom Stalowej Woli tylko pozostaje grać jak najlepiej i przed taką publicznością. No i
takie dla mnie troszkę, znaczy troszkę, no mega zaskoczenie, że Stalowa Wola fajnie punktuje i już jest na czwartym miejscu z tego, co się orientuje. Także być może będą baraże. Suba Gazi pisze, spać do trzeciej ligi nie ma po co, bo wyjść stamtąd jakaś masakra, no tak. No nie, no to już jest taka, to już jest takie piekiełko, no trochę, sorry mały, ale sam widzisz, jak to wygląda, no, jak próbujesz awansować, nie? Tak. Trafić się taka wieczysta i... Najgorsze jest tam, że tylko z tych trzecich ligi jedna drużyna, nie wiem, może to zmieniować. Wywal wieczyste teraz z tej ligi, zobacz, jaki byłby inny sezon, nie? Byście tam we trójkę się bili mocno, awans na tak jest wieczysta i właściwie wszystko na przyszły rok trzeba odłożyć, ale o tym już gadaliśmy. Hutnik Kraków teraz bierzemy na tapet i ciekawy wpis Dawida Kubowicza, czyli byłego zawodnika Hutnika. Top 3 sposoby na przekierowanie uwagi do chujowo zarządzających organizacją sportową. Pierwsza, zmiana trenera. 2, wpuszczenie kibiców do klubu na zjebkę. 3, pomówienie zawodników o sprzedawanie meczów. Uśmiechnięta minka. Wiemy, o co chodzi. Zemsta na zimno zaserwowana jak sałatka. Ja myślę, że on czekał na to, żeby taki wpis tutaj. Tak. Myślę, że go, no dobra, myślę, że już miał go gotowego, nie? I teraz tylko go wkleił. Dokładnie. A powiedzcie mi, no bo ja tak nie wiesz, o co chodzi? Nie, chodzi mi o, że tak nie patrzyłem i jakoś tak nie interesowałem się Hutnikiem, dlaczego zwolniono trenera, ale ja myślę przecież, że on nie miał jakichś tam katastrofalnych takich wyników, nie? Być może nie wygrywał, gdzieś tam remisował, ale ten Hutnik dalej walczy o baraże i tak zmieniać trenera w trakcie rundy czy tam sezonu. Musisz mało wydaje mi się, sobie... że to troszkę... Musisz sobie odpalić poprzedni magazyn. Maciek tam epopeję wygłosił na ten temat. A, okej. Okay, tak, dlatego nie jestem w temacie, ale wydaje mi się, że ten trener Bobla, on niezło robił tam pracę, wykonywał. Hutnik też punktował, okej, przegrywał, tracił dużo bramek, ale tak to jest to dalej... Ale to ponad stan i tak taka była myśl, tutaj myślę, Maćka wypowiedzi w poprzednim właśnie magazynie, nie? No ale myślę, ale że trzeba było tak, nowy jakby nie wiem, nie, potrzeba ponad stan nowa wyniki, miotła. Ponad to, co wiesz, co było w klubie, nie? Więc to i tak wykręcał bardzo dużo trener. No właśnie i dlatego jest tym bardziej się dziwię, po co była taka zmiana trenera. Znam trenera Musiała, który był w Garbarni, teraz był w Wieczystej. No i gdyby się przegrywa 3-0, nie? Ze słabym, nie chciałem tego powiedzieć słabiutki, ale z drużyną, która ma się utrzymanie, nie? Także... Możemy tutaj jakieś swoje opinie głosić, no bez przesady. Ja pozdrawiam Erwina Nowika. Nie, już się nie zmieści sałatka Jarzynowa, zresztą jej nie lubię. W każdym razie 3 punkty Stomil Olsztyn zgarnia z Hutnikiem Kraków. Słaby ten Stomil, ale łapie tlen. Grzegorz Lech tutaj prowadzi zespół do zwycięstwa. Kto jak nie on, nie? Dokładnie. Podany tlen i zobaczymy, co będzie dalej. I teraz mam taką propozycję dla wszystkich, którzy są z Olsztyna, łapki w górę 62 na ten moment. Dokładnie, podgrzejcie nam troszkę tutaj streama. Retro, mów, chłopie. Mów. Wiesz co, no tu nie mam co za dużo mówić, bo wynik mówi sam za siebie i tutaj nie jest jakiś mecz, który wybitnie trzeba rozkładać na czynniki pierwsze. Natomiast fajnie, że Stomil dał taką oznakę życia gdzieś tam na tym takim pasku, piknął puls, bo teraz 2 punkty już, nie, troszkę więcej, nie, 2 punkty dzielą mi właściwie od bezpiecznego miejsca, na którym jest obecnie Wisła Puławy. I to jest duża nadzieja dla nich na utrzymanie. Oczywiście będzie ciężko mimo wszystko, uważam, bo tu będzie prawdziwa batalia o to utrzymanie tych kandydatów. Tu jest całkiem sporo zamieszanych w tą walkę, bo jak popatrzę, ta Polonia Bytom na 9, która tak fajnie gra w tym roku, też jeszcze nie może się do końca czuć bezpieczna, ma tylko 34 punkty, więc natomiast no fajnie, że Stomil nie składa broni, bo już trochę, szczerze mówiąc, no traciłem wiarę w ten zespół, tak jak nie lubię nikomu odbierać szans przed zakończeniem ligi, czy tam dopóki ma takie szanse jeszcze matematyczne, tak patrząc na ten 100 mil, już kurczę, traciłem nadzieję, bo tam no, oni już nawet bramek za bardzo nie strzelali, no to teraz strzelili 3, może coś. Żeby nie znowu na 3 mecze, nie? Że strzelili teraz 3 i przez 3 mecze znowu. No właśnie, to też jest tak, że niektórzy mówią, nie? Że lepiej by było wygrać 3 mecze po 1-0 niż 1-3-0, no ale bardzo cenne jest zwycięstwo z Hutnikiem. Nie ma się co czarować, to akurat im się może paradoksalnie tak troszkę trafiło, że ta zmiana trenera tam nastąpiła i ten Hutnik no, gdzieś tam dostał takiego... Mecz przyjaźni na trybunach. Tak, tak,
przy okazji, tak, tak. No po przyjacielsku się zachowali. Po przyjacielsku, nie? Przyjaciół poznaje się w biedzie, słuchaj. No, no to... właśnie, podnali tlenu troszkę, nie? Wiesz, także. Tak. Złapali też tlenu w Grudziądzu, wygrali w Lubinie. Tutaj retro uknąłeś taką teorię, że teraz rezerwy się będą bawiły w Robin Hooda. Tak, tak mi się wydaje, dlatego że no właściwie rezerwy poza Lechem w sumie, chociaż nie, Zagłębie też ma 33. No i teraz robi się ciekawie, Łukasz już jest utrzymany. No ja nie sądzę, bo ja naprawdę tutaj nie chcę nikomu odbierać ambicji sportowych, ale ja nie sądzę, żeby którykolwiek rezerwy miał ochotę grać w pierwszej lidze. Raczej tutaj jest taki... Max. Takie granie kontrolowane, bym powiedział. Zależy im na tym, żeby grać na szczeblu centralnym, bo tam się bardzo fajnie ogrywa zawodników. Natomiast myślę, że nikomu tutaj specjalnie nie po drodze jest wchodzić do pierwszej ligi. Nawet ostatnio analizowaliśmy tutaj już to prawnie i przypomina mi się, że w zeszłym roku robiliśmy to samo, bo chyba tam Lech dość dobrze cisnął i się zastanawialiśmy. I tak co roku, jak zaczynamy się zastanawiać, co się stanie, jakby rezerwy awansowały, to automatycznie rezerwy w tym momencie zaciągają hamulec ręczny i zaczynają już sobie tam grać spokojnie do końca sezonu. Więc tutaj tak, no, nastąpiło jakieś rozprężenie w tych rezerwach na pewno, aczkolwiek myślę, że żadne z nich nie będą chciały spaść, więc ewentualnie w momencie, kiedy się zrobi niebezpiecznie, to one znowu zaczną pewnie punktować, natomiast póki co no, w tych jeszcze najbliższym jednym, dwóch meczach, no to kto ma rezerwy, to zwłaszcza chyba UKS, bo oni już tacy w miarę bezpieczni. Oczywiście, tak jak mówię, absolutnie tutaj nikogo nie pomałem, jakiś brak ambicji czy coś takiego, natomiast no, na pewno łatwiej jest z UKS-em 2 Łódź wygrać teraz niż to było wcześniej, takie mam wrażenie. Bo tak jest po prostu co sezon, to ta liga pokazuje, że tak jest. To ja sobie tego nie wymyślam, tylko czysta taka analiza. Jeżeli Olimpia Grudziądz spadnie, czego nie życzę oczywiście, to trzeba zapamiętać nazwisko Rychert i go zatrzymać na szczeblu centralnym. Świetna bramka, też bardzo fajny mecz. Tutaj Mariusz Łoboda, nasz kolega, komentator, bardzo go chwalił, także podbijamy to nazwisko jak najbardziej. No i przenosimy się też do meczu KKS-u z Chojniczanką. No i tam znowu KKS wygrywa. No tak, ta bramka Bednarskiego, tak? Dobrze mówię. No to po prostu Chojniczanka stała, Bednarski chciał tą bramkę strzelić, to sobie wbiegł i strzelił gola 1-0. KKS wygrywa. No i co tu więcej powiedzieć? No. Zdobywa ważne punkty, nie? Na trudnym terenie, jakby nie było. Tak. Natomiast... To było najszybsze omówienie meczu, jakie u nas się wydarzyło, dlatego jedziemy szybko do Siedlec, a tam wygrana Pogoni z Lechem 2 Poznań. Wrócił Wichtowski do Siedlec. Nie wiem, czy to był pierwszy mecz po odejściu. Chyba tak. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. No i też Pogoń jak musi, to po prostu robi to, co musi i wygrywa. Więc tak naprawdę, panowie, szczerze, ta liga jest tak zagmatwana. Nie wiadomo, co tu się wydarzy. Duży ścisk w tabeli. Natomiast Pogoń i KKS, no to są dwie drużyny na ten moment, które chyba tak najbardziej serio podchodzą do gry, do wygrywania i do tego awansu na ten moment. No jest ta jakość w Pogoni zdecydowanie i jest już, mam wrażenie, że oni też już trochę tak na takiej euforii trochę jadą, że tam po prostu drużyna jest fajnie skonsolidowana. Ja myślę, że zbudowały ich te mecze, kiedy oni odwracali, kiedy potrafili przegrywać w 9. Tak, i potrafili wracać nawet dwoma, trzema golami przegrywając, no to ci buduje szatnie i oni myślę, że czują, że można coś zrobić fajnego i pewnie już do końca na tym pojadą. Oczywiście osoba tutaj Marka Brzozowskiego, jak najbardziej szapoba, bardzo dobry trener, bardzo dobrą robotę robi, to też nie jest przypadek, że mu drużyna odpaliła, bo to jest moim zdaniem w tym momencie jeden z top trenerów w drugiej lidze. Jeśli chodzi o pomysł na grę i układanie zespołu, nie wiem, czy Demianiuk nie ma czasami sezonu życia w tym sezonie, ale też nie tylko on, bo no i mają kim rotować też, mam wrażenie, no bo jeżeli wchodzi z ławki gdzieś Lukas Hrinciar, w tej kolejce strzela bramkę, Titas Milasius też grał chyba też sprowadzony tutaj spod Beskidzia, gdzie no średnio mu się wiodło, a w drugiej lidze odnajduje się fajnie, więc kolejny zawodnik, który wzmacnia tutaj tą możliwość rotacji, o której też mówiliśmy ostatnio, że to jest bardzo ważne teraz na wiosnę, żeby jednak mieć tą ławkę. A jak popatrzymy na ławkę rezerwowych, to w tym meczu nie wszedł Bartosz Wincenciak, jest tam Cezary Bujalski też na tej ławce, który się nie pojawił na boisko, Przemysław Misiak wchodzi z ławki, także ten skład pierwszy wydaje się, jak popatrzymy na te nazwiska, bardzo, bardzo solidny, a jak popatrzymy na ławkę rezerwowych, to też jeszcze są tam pewne rezerwy
które w razie czego można rotować. Damian Nowak też przecież na znakomity napastnik, jak na drugoligowe warunki, także tutaj no, to jest ta siła Pogoni Siedlce. Mały? Nic? Ja myślę, nic. Dobra, pas. No to ostatni życzymy mecz. Życzymy awansu. Ostatni mecz, tutaj już wcześniej wywoływałeś retro Polonie Bytom 2-0 w Łodzi. Piekarski, Stefański. Co zrobił Stefański? To ja nie wiem, to był taki jak serwis w tenisie z 200 km na godzinę ta piłka leciała. Jakby to był kapitan Tsubasa, to by rozerwało siatkę i wpadło w trybunę jeszcze łamiąc krzesełko. No kapitalne uderzenie, piękna bomba. No i ta Polo, ja taką, mam taką swoją małą satysfakcję, że oni wreszcie zaczęli solidnie punktować, bo podobała mi się ta Polonia od samego początku. Tylko tak też mogę podpiąć tą moją myśl o stalówce takiej o Polonii, że jakby nauczyła się ligi, gra zdecydowanie lepiej, no i przynajmniej solidnie na ten moment punkty dopisują. No i kto wie, może to Polonia Bytom powalczy w barażach. No i to, co łączy te dwa zespoły jeszcze, to, że dano spokojnie trenerom popracować, wyciągać wnioski z błędów i gdzieś tam te błędy spokojnie niwelować, a nie podpalono się, zwłaszcza w przypadku Polonii, gdzie przecież ta pozycja w lidze długo no, nie była najlepsza. Ale zmienili trenera przecież. Teraz tak, zmienili? A to przepraszam. Nie jest od początku. Tak, to mi umknęło, wydawało mi się, że tam nie było zmiany. To nie ma tego połączenia, o którym mówiłem. To trener Pietrzykowski się trzyma mocno. Ktoś tam pytał, o co chodzi z CBS-em. W sumie tak trochę kto ma wiedzieć, ten wie, ale to też nie jest żadna tajemnica, bo chyba nawet się trener odniósł do tego na konferencji ostatnio. Z CBS-em chodzi o to, że trener Pietrzykowski był kiedyś funkcjonariuszem tych służb i no, jego kariera w tych służbach, delikatnie mówiąc, zakończyła się sporym skandalem. Kto sobie znajdzie, no, jak będzie chciał. Tak, to łatwo znaleźć w internecie. Oczywiście tutaj ten trener, ten transparent, który wywiesili kibice, sam tutaj skomentował, że no celnie trafili, natomiast sam transparent wziął się z tego, że już kto ma wiedzieć, ten wie i chyba tutaj już nie chce. No mówię, no, można łatwo znaleźć, nie mam. Z czegoś tam się wziął. W każdym razie Polonia punktuje, no i to też jest ciekawa sprawa. Teraz wam pokażę tabelę. A już pokazywałem tylko tą pierwszą część. Tak wygląda. Ale nie powiedzieliśmy jeszcze o Skrze Częstochowa, która dostała chyba ujemne punkty, tak? W przyszłym sezonie minus 7 i też nie wiadomo, czy przystąpi do rozgrywek, nie? Dlatego... Tam nie wiadomo z roku na rok ciągle. Czy... No dlatego taka Sandecja Nowy Sącz no musi, kurczę, starać się, wiesz, wygrywać każdy mecz, tam punktować i zbierać punkty, no bo daj Boże, żeby Skra Częstochowa się, nie wiem, przystąpiła do rozgrywek, ale może być tak, że nie przystąpi, no i wtedy bezpośrednio kolejna drużyna, tak? No właśnie, tak. Dlatego... Znowu się otwiera duże okno szansy właśnie dla tych trzech ostatnich zespołów, czy czterech, bo tu jest to, co grać, nie? No Kamil... Kamil, nie Kamil, tylko Marek. Kiedy Śląsk po przyjacielsku upokorzył Motor Lublin 10-1? No. Ja, kiedy to było? Ja nie pamiętam. W tamtych czasach, ale a propos... Bardzo dawno musiało być. ...przyjacielskich meczów, no to tutaj podrzuca nam taki wynik. Marek. Na boisku nie ma przyjaciół. To tylko mogę powiedzieć tyle. Na trybunach oczywiście, ale na boisku nie. 11 25 kolejki drugiej ligi, tak wygląda, na bramce Burek, dalej obrona Piekarski, Sadowski, Wiech, pomoc Laskowski, Czajkowski, Bednarski, Boruń, no i atak Rychert, Bednarski, Górski. Taki jest nasz wybór na tą świąteczną kolejkę. Ciekawie też rozegrano w czwartek, to też na pewno ciekawostka. Kozak kolejki, Michał Bednarski, także tutaj po raz kolejny zawodnik GKS-u ląduje właśnie w tej kategorii kozaka kolejki. Później to będzie wrzucone u nas na socjalach. Natomiast my, panowie, typujemy na szybko następną serię gier, 27. Olimpia Elbląg zagra z ŁKS-em Łódź. No i idąc z tokiem rozumowania, że teraz rezerwy rozdają punkty, no to lepiej trafić Olimpia nie mogła. Remis. Olimpia. Skra Częstochowa, Zagłębie 2 Lubin. Idę tym samym kluczem i Skra. Skra, ja też myślę, że Skra powinna to wziąć. Ale hit, Kotwica, Kołobrzeg, Pogoń, Siedlce. Zapraszam wszystkich, którzy mają pilot WP. No to będzie fajny mecz. Ja daję na Pogoń. No. Pogoń jest teraz w niezłej formie, punktuje. Myślę, że atmosfera też jest spoko, także... Myślę, a Kotwica Pogoń... wręcz przeciwnie, więc ja się właśnie z tobą zgadzam. To ja dam remis. Lech 2, Poznań, Wisła, Puławy. Wisła. Wisła, ja też myślę, że Wisła. Chciałem was zaskoczyć, powiedzieć, że Wisła, ale widzę, że jesteście przewidujący. Po 4-0 teraz to.
Nie, tak nie może być. Nie może być, że wszyscy razem mówimy to samo. No to ja dam remis. Hutnik Kraków, KKS Kalisz i dałbym tutaj jedynkę. Jedyneczka, ja też myślę. Nie, no to nie może być tak, że wszyscy mówią to samo, więc ja dam na KKS. Okej. Okay. Sandecja Stomil? Ale tu na Żyletki. Sandecja, no bo no to ostatni już wiesz, na taki Żyletki. Moment kurczy na Żyletki, tak, żeby zdobyć punkt, no bo jak nie, no to już można powiedzieć z kim jak nie ze Stomilem, tak? Jeszcze u siebie, teoretycznie u siebie, no tak, ale jak już Sandecja nie wygra, no to już jest potrzebny. No daje Sandecję też. Ja myślę, że Stomil. Olimpia Grudziądz, GKS Jastrzębie. To też jest, tutaj jak ktoś zgadnie, to powiem ci szczerze, że ale ja myślę, że Olimpia. Remis. No, remis też myślę, że tutaj ciężko będzie. Radunia, Radunia, Derby. Tak? No, Stężyca podnoszą. Słuchaj, no my myśleliśmy, że to jest bardzo blisko, a to jednak tak nie jest, bo jechaliśmy najpierw do Chojnic, potem do Stężycy. Nie jest to aż tak bardzo blisko. No, ja wiem. Mhm. Natomiast nie wiem, ta Radunia dla mnie taka bezpłciowa w tym sezonie, a Chojniczanka w sumie też, więc remis. Remisik, no ja też tak myślę, że remisik. No i ja też tak myślę, no więc tutaj będziemy zgodni, bo tu mi śmierdzi remisem mocno i to chyba takim nawet 0-0. No nie, tak, takim i jeden strzał w 90. Niskobramkowy. I to niecelny właśnie, tak. Polonia Bytom, Stal Wawola. Też fajny mecz, ale Polonia Bytom. Tu na jedyneczka. Pewno, tak, na pewno bardzo fajny mecz się szykuje. Kibicowsko też będzie fajnie. Tak, no. A tam mogą kibice przyjeżdżać, przyjezdni na Polonię Bytom? Nie bardzo, chyba że wpuszczą. Okay. Dogadają, co? Ale dogadają poloniści. Ja myślę, że Stal, panowie. No to ja dam remis. Ktoś trafi. No i fajnie. No i fajnie, dobra. Przechodzimy do ligi pierwszej. Pokazuję najpierw kolejkę 25. Witamy wszystkich, którzy czekali na ten moment. Jeżeli jesteście, to zostawcie łapkę w górę. Mamy 70 ponad łapek w górę, dobijmy do stówki, to taki no, ładnie, nasz ładnie. Cel. No ładnie to by było, jakby była stówka. Także to no jest... ale wiesz, no po świętach ludzie przejedzeni, ciężko łapkę podnieść. Ale tak, podnieść. Jest ponad stówkę nas cały czas, także fajnie, nie, że fajnie, w fajnie. Piku było 130 super. Osób, także podbijmy to jeszcze, proszę was bardzo serdecznie. 25. kolejka. No i tak to wygląda. Resowia przegrywa u siebie z Górnikiem 2-3, Miedź 0-1 z Arką, Chrobry 3-2 z Wisłą, Podbeskidzie 2-1 z Termaliką, 0-0 w Pruszkowie w meczu z Polonią Warszawa. Jezu, jakie to były żygi. Zagłębie Sosnowiec 0-4 z GKS-em. Oglądałem ten mecz. Dramat. Z GKS-em Katowice 0-4. Motor 1-1 z GKS-em Tychy. No i nie pytam się was, bo od razu wywołuję sam temat. A mianowicie pokazuje konferencję prasową po meczu Wisły z Chrobrym. Albert Rude. Okay. Podsumowanie dzisiejszego meczu jest bardzo łatwe. Rywale byli od nas lepsi. Postawili się nam od pierwszej do ostatniej minuty. Gdy nie wychodzisz na ten poziom rywalizacji, którą potrzebujesz w tej lidze, to przegrywasz. To jest proste. Muszę przeprosić cały klub za to, co pokazaliśmy. To za stroną oficjalną Wisły ten cytat. No i na to odpowiada Piotr Plewnia. Chyba wszystkim nam w Głogowie wyszedł ten mecz na trybunach, na boisku, poza boiskiem. Tylko się trzeba cieszyć z tego, że w końcu przyciągamy rzeszę naszych kibiców. Oczywiście nie każdy mecz będzie taki, trzeba o tym pamiętać, ale pozostaje się cieszyć, że rzeczywiście dzisiaj przy takiej publice zagraliśmy, co tu dużo mówić, bardzo dobre spotkanie. Ten Chrobry cały czas, panowie, mam wrażenie, że nam się jawi jako taki nie do końca sexy zespół. Natomiast patrząc na historię tej drużyny, to naprawdę trzeba docenić to, co robi Piotr Plewnia. No i to wygląda w sposób następujący. 21 meczów, 9 wygranych, 5 remisów, 7 porażek, 1,52 punkta na mecz. No a zaczynał od ostatniego miejsca, obecnie 11 miejsce i 3 wygrane z rzędu, w tym wygrana z GKS-em Tychy i Wisłą Kraków. No i trzeba chyba... troszkę zmienić optykę na Chrobrego, bo tak no bo taki był nie sexy, nie? Nie brał, nie sexy, no bo był taki jesienią, no przecież oni naprawdę źle grali, no natomiast no wiosna jest ich, odwrotnie niż w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie pamiętam, że oni właśnie jesień mieli znakomitą, a potem tam prowadził chyba trener Gołębiewski, potem zmieniono trenera i ta wiosna to była taka, że gdyby nie to, co wypracowali jesienią, to niby z ligi spadli najprawdopodobniej, natomiast teraz jest na odwrót, no i brawo Chrobry, no Wisłę pokonać 3-2 to już jest naprawdę wyczyn, to już
pokazuje, że ten zespół jest naprawdę solidny, skonsolidowany i tutaj no jak wygrali z Wisłą, no to no może nie powiem, że każdego są w stanie pokonać, bo Wisła już trochę tych punktów zgubiła tu i tam w tym sezonie, ale to już jest taki duży gdzieś tam stempel jakości. Bartlewicz to jest nazwisko, które warto zanotować sobie w notatnikach. No i ta kapitalna akcja właśnie Chrobrego, trochę zapachniało Brazylią, jak zdobyła tego gola właśnie drużyna z Głogowa. No to... Mały, co z tą Wisłą? Oglądałem mecz, powiem Ci, taka troszkę bezpłciowa Wisła. W pierwszej połowie tak naprawdę poza jednym strzałem na bramkę I od razu brameczka. Tak, i wygrywali. Tak, nie poznawałem Wisły. Być może ta, nie wiem, ten czas na reprezentację tak troszkę, kurczę, gdzieś ich spowolnił, jak to się mówi, ale Wisła w większości tak miała, że jak miała pierwszą połowę słabo, tak jak choćby na Arce Gdynia, czy tam, nie wiem, z GKS-em Tychy u siebie, no to w drugiej połowie już dominowała, a tutaj kurczę, słaba pierwsza połowa, ale wygrywali, a druga połowa już była można powiedzieć pod dyktando Chrobrego. No punkt uciekają. Teraz jak tutaj być może jutro Lechia wygra, no to najprawdopodobniej te dwa pierwsze miejsce, czyli Arka i Lechia, być może już ciężko będzie ich dogonić. No i Wisła znowu będzie w tych barażach. Chce dalej tych baraży uniknąć, ale jak tracisz punkty z teoretycznie słabszą drużyną, z Chrobrym Głogów, no to ciężko jest myśleć o bezpośrednim awansie do ekstraklasy. Teraz przed Wisłą bardzo ciężkie, bardzo ważne spotkanie, bo Puchar Polski z Piastem Gliwice, a potem za trzy dni bardzo trudny mecz u siebie w niedzielę, w niedzielę po meczu z Piastem. Motor Lublin też przyjeżdża, tak, do Krakowa. Także no Wisła ma ciężki termin, bo potem jak sobie tak popatrzyłem, no to grają też trzy mecze na wyjeździe. Jest Wisła Płock, Resowia i chyba Znicz Pruszków. Także tak. No powiem Wam szczerze, jak tak na początku mi się Wisła podobała i fajnie grała, punktowała, tak nie wiem, być może to jakaś dyspozycja, słabszy moment, ale te punkty odjeżdżają i myślę, że Wisła jak miałem taką nadzieję, że awansuje bezpośrednio, to tutaj myślę, że będzie walka o baraże. Może być ciężko. Biorąc pod uwagę, jaką jakość ma Lechia czy Arka na ten moment, jeszcze do tego warto... GKS Katowice, tak, nie? Tak, właśnie o nich chciałem powiedzieć, bo oni teraz idą, wszyscy, nie? No jak Walec idą, 5-0 z Podbeskidziem, 4-0 teraz z Zagłębiem Sosnowiec, więc ten zespół naprawdę mocno się rozpędził. A propos tego meczu, wejdę w słowo, no bo dawaj. Mamy wpis. Zagłębie. Konferencja? Sport też Zachodni, tak. Trener Aleksander Kackiewicz powiedział, że strategię na mecz z GKS-em ustalali zawodnicy, a on był za zamkniętymi drzwiami. Odpowiedzialność za ten mecz ponoszą sami zawodnicy, stwierdził Hackiewicz. I potem widziałem jeszcze przed tym programem, że to wcale nie jest prima aprilis, że no bez kitu tak powiedział, brzmi jak żart, to chyba prima aprilis, nie. Także ja też, no, wydaje mi się, że witamy Zagłębie w drugiej lidze już tak na 99,5% może, no bo ludzie kochani, no. No nie wygląda to dobrze. Zacytuję Kowala, no ludzie kochani. Nie, no nie wygląda to ostatnio dobrze. Ostatnio był przecież stadion za duży, tak? Jak Zagłębie przegrało 4-0. Kolejkę wcześniej też coś takiego powiedział, że tam kapitana wylosował chyba, czy coś takiego. No to, tak, że jest losowanie kapitana. Tak, ostatnio nie losował kapitana, a teraz ja już chłopaki wiem. Sami sobie taktykę ustalają, za chwilę nie wiem. No. Powiem Wam szczerze, byłem w Zagłębiu półtorej albo dwa lata, tak. Poznałem wielu ludzi, którzy mają naprawdę ten klub w sercu, ale to mówię o takich normalnych kibicach, którzy gdzieś pracują, tak, ale mają w serduchu swój klub. Tak jak rozmawiałem nawet wczoraj ze znajomym, to mówi, że kurczę, Zagłębie może przegrywać, ale chociaż żeby walczyło, żeby chociaż stwarzało jakieś sytuacje, żeby coś się działo, żeby ci zawodnicy naprawdę pokazywali, że im zależy, nie? A tego nie widać. Dzisiaj oglądałem ten mecz. Być może ta czerwona kartka też gdzieś tam ustawiła ten mecz, ale tak naprawdę no Zagłębie nie wygląda dobrze. Ja myślę, że tam nie dzieje się dobrze po prostu, tak? To widać zewsząd. Ewidentnie grają zawodnicy, którzy sobie tam trener pościągał, ci obcokrajowcy na przykład.
w tamtej rundzie bardzo dobrze bronił bramkarz Kos, tak? Nagle on teraz jakby nic nie wącha, siedzi na ławce. Nie wiem, dla mnie, ja mam takie wrażenie, że Zagłębie już się pogodziło, że jakby jest, że spadło już do tej drugiej ligi, ale trener, jak czytam gdzieś albo słyszę te jego wypowiedzi, to troszkę dla mnie to jest takie, kurczę, jakby, no nie był poważnym facetem, tak? No, w każdym meczu trzeba wyjść, jeszcze przede wszystkim to była, jak to się mówi, święta wojna, to był mecz derbowy, tak? No możesz go przegrać, okej, no nie 4-0, tak? Ale możesz go przegrać, ale po walce gdzieś tam, żeby ci zawodnicy naprawdę no gryźli to trawę. Tego w dzisiejszym spotkaniu nie było widać i nie dziwię się tym kibicom, którzy gdzieś tam już śmieją się z własnego klubu, nie? Powiedz mi, jak mają zawodnicy wykazywać takie zaangażowanie, jakim ty mówisz, jak przychodzi trener do szatni przed meczem i ci mówi: chłopaki, dzisiaj sami sobie ustalcie taktykę i gdzieś tam wychodzi i was zostawia. No, ale najpierw wylosujemy kapitana. Znaczy, słyszałem, że da się tak grać i niektóre zespoły nawet podobno tak awanse robiły, że tam nie bardzo słuchały, co trener gada, tylko sami sobie chłopaki ustalali, ale nie chyba w sytuacji Zagłębia. Dla mnie, szczerze mówiąc, to, co powiedział trener, jest karygodne. Karygodne, tak. To w takim razie po co on tam jest, skoro zawodnicy sami sobie ustalają taktykę, to jaka jest funkcja trenera w tym momencie? Nie może trener powiedzieć czegoś takiego na konferencji, że dzisiaj zawodnicy sami sobie ustalili taktykę, więc oni odpowiadają za ten mecz. On dalej odpowiada za ten mecz, bo to była jego decyzja, kurtyna, że oni sobie tą taktykę on to sami rzuca, ustali. Tak, rzuca na zawodników, moim zdaniem. Nie chce wziąć odpowiedzialności jakby na siebie. Myślę, że nie warto już kopać leżącego, bo to nie warto, nie warto, ale szkoda tego klubu, wiesz, szkoda tych kibiców, szkoda tego nowego stadionu. Ładny fajno stadion mają... będzie chyba w trzeciej lidze Sandecji, ten ładny stadion będzie Zagłębia w drugiej, no chyba tak to będzie wyglądało. Nie, a wiesz, ale tam, kurczę, tam nie wiem, o co tam tak naprawdę chodzi, no bo tak, tam nie ma jakichś problemów z finansami. Zawodnicy dostały pieniążki na czas. Fajno mają bazę, bo grają na tym, czasem nawet też trenują na tym starym stadionie na Ludowym. Mają dwa boiska do dyspozycji. No każdy, większość drużyn w pierwszej czy nawet drugiej lidze może zazdrościć Zagłębiu takich warunków. A co najlepsze jest, najlepsze, co piłkarz potrzebuje, to jest boisko, tak? No i te Zagłębie to ma wszystko, także dla mnie tam coś tak się podziało, aż no szkoda mi tego klubu, bo tam gdzieś tam też miałem tam lekkie takie perturbacje, można powiedzieć, z tym klubem, ale gdzieś mi go szkoda mi tak po ludzku, szkoda mi tego klubu. Ja myślę, że ci ludzie, którzy tam są, źle tym wszystkim zarządzają. Jaką ty masz koszulkę, mały? Ligowca. A, no właśnie. Ligowiec. No, bardzo ładny. O, proszę, widzicie, jakie mamy ładne koszulki. Dobrze, może mecz jakbyśmy zorganizowali, co? Trupy Ligowiec na fusy, kontra... czy fusy nie na... wiem, Ligowiec kontra Zagłębie Sosnowiec. na przykład, żeby... Ale wiesz, nie mówię tutaj z chłopakami, być może z ludźmi z zarządu. Byśmy sobie taki zagrali, delikatny sparing, 5-5 albo 6-6. Z zarządem, słuchajcie, tak? To apelujemy, jak organizujecie jakiś turniej charytatywny albo coś takiego, to możecie zaprosić redakcję Ligowca. Mamy niezłego bramkarza, mamy byłego reprezentanta Polski, także jesteśmy... Weźmiemy tego, trenerem będzie ten, Sławek Peszko, Maciek na bramkę, ja będę ten, bo wodę podawał i... No jeszcze tylko maserka sobie weźmiemy, żeby w razie W coś było. A no właśnie, o widzisz, to człowieku. Ty strzyżesz, golisz, wiesz, nie? Tak samo. Mamy pakiety, dobra, słuchajcie, pośmieliśmy się, bardzo ładną masz koszulkę, ale tak chcę wrócić na chwilę do tej Gieksy, no bo patrząc na jej wyniki, no to jest coś niesamowitego. Poprzedni rok, ostatni mecz na Chrobrym Głogów, 4-1 GKS wygrywa. Dalej, Motor Lublin u siebie 2-0, później była wpadka w Płocku 1-2 z Wisłą, ale potem Legnica u siebie 2-0, Znicz u siebie 3-1, przepraszam. Resowio na wyjeździe 2-0, Podbeskidzie u siebie 5-0 i teraz 4-0 z Zagłębiem. Czego nie rozumiesz? Trzecie miejsce w tabeli GKS Katowice. Ale wiesz, co mi tam się podoba w tych Katowicach, że... Na pewno Katowice... nie stadion retro. Nie. Chodzi mi o to, że to jest taki stabilny zespół, nie? Tam trener Górak jakby mało robi takich zmian, nie? Oni przeważnie grają tą jedenastką. Myślę, że te automatyzmy, taktyka, to wszystko, to oni mają jakby, można powiedzieć, w jednym palcu. Oni się bardzo dobrze znają. Każdy zawodnik wie, jak jego partner, czy tam kolega z drużyny się porusza. Także myślę, że to jest taki
Największy plus tej drużyny, że tam nie ma zbyt wielu roszad, nie wiem, zbyt wielu zawodników nowych, tylko po prostu tam chyba jeden tylko ten Estończyk albo obrońca, który w zimie doszedł, obrońca. To jedyny zawodnik, który skoczył do podstawowego składu, a tak GKS Katowice gra cały czas tym samym składem. No, ale cały czas był też Górak out i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, no nie? Oglądałem pierwszy mecz z Motorem Lublin właśnie tam, no kibice tak kurczę, nawet mogę powiedzieć, nie fajnie się zachowywali, no bo tutaj GKS wygrywał 2-0 z Motorem, a oni cały czas gdzieś tam psy wieszali na trenera. Nie wiem o co tam chodzi, ale ja myślę, że trener robi swoją robotę No i ma gdzieś tam pewnie te wyzwiska i to wszystko. Jarek Jurkiewicz, już widzę grzybobranie. Ustawiamy się z Zagłębiem 6-6. Więcej grzybów tego dnia zebrali ligowcy. Do zobaczenia na trasie. Podobnie. Ja myślę, że Jurek z Zagłębiem to ni hu-hu, byśmy nie mieli szans żadnych, jeżeli chodzi o grzybobranie, ale w piłkę z innym może coś byśmy powalczyli, nie? No raczej w grzybobraniu tak. I przeciąganiu liny to w ogóle żadnych szans. No dobrze, panowie, dobre, rozbawiłeś nas z tym wpisem. Ja bardzo tylko chciałem dopowiedzieć jeszcze, że kibicuję GKS-owi Katowice, bo podoba mi się styl budowania tej drużyny. To jest wyciąganie zawodników nieoczywistych. To I jest drużyna, maskotka raczej... też ci się podoba chyba. Maskotka jest super. Psychodeliczna. Maskotka jest super. Natomiast rozdaję cukierki, takie śmieszne. Nie, no żartuję. Podoba mi się to, że oni co chwila wyciągają kogoś z drugiej ligi. Berger wyciągnięty ze Śląska 2 Wrocław. Kozubal, jeszcze niedawno rezerwy Lecha. Dzisiaj też bramka w tym spotkaniu z Zagłębiem. Jest tam na rezerwie Szonshibata, też w zeszłym sezonie w drugiej lidze. Czyli praktycznie sami Polacy tam grają. Ja też nie lubię tego takiego, że tu Polacy sami grają, po co tyle obcokrajowców. Ja nie jestem tego fanem. Ja uważam, jak piłkarze są dobrze, niech będą sami obcokrajowcy. To nie ma znaczenia. Ma zespół wygrywać i tyle. Natomiast to też jest w jakiś sposób imponujące, że jednak mimo wszystko ten skład jest stricte polski i oni głównie skautują tutaj, widać, zawodników z niższych lig albo na przykład ze słabszych zespołów, tak jak Komora wzięli z Resowi. I to jest fajne, bo mnie osobiście ten kierunek dużo bardziej się podoba niż w drugą stronę, czyli ściąganie na przykład zawodnika, który, nie wiem, pół roku czy rok w Ekstraklasie przesiedział w rezerwach albo na ławce rezerwowych, albo jakiegoś zagranicznego piłkarza, który wraca po kontuzji i też tam nie grał. To ja szanuję bardziej właśnie takie wyciąganie fajnych, zdolnych chłopaków, którzy gdzieś tam na przykład, no tak jak Berger, gdzieś tam Śląsk nie bardzo go widział w swojej pierwszej drużynie, no to GKS go wziął i co? I strzela bramkę za bramką i historia ma happy end. Także tutaj to mi się podoba i uważam, też nie rozumiem za bardzo, dlaczego tego trenera Guraka tam próbowano na taczkach wywozić. Przecież no, świetna robota robiona, dla mnie wyniki naprawdę znakomite, a to, co grają ostatnio, no to już chyba te głosy, to już zamknął usta wszystkim. I drużyna też muszę pochwalić ich za to, że fajnie wyglądają fizycznie, nie? Mhm. Tam oni od pierwszej do 90 minuty gonią za to piłką, mega tak. Są przygotowani, także no... Fajnie. Się akurat tego meczu z Zagłębiem dzisiaj nie oglądałem, ale tydzień temu, jak się rzucili na, czy dwa tygodnie temu, przepraszam, jak się rzucili na Podbeskidzie, to wiesz, Podbeskidzie jeszcze dobrze z szatni nie wyszło, a już było na glebie dojechane, bo tam ten rzut karny to napoczął, ale potem kolejne bramki się sypały, chłopaki zanim doszli do siebie, to już było 3-0, nie? Więc to potwierdza to, co ty mówisz, że właściwie wychodzą tak nastawieni, nabuzowani i nie odpuszczają do końca. A propos Podbeskidzie, niby ma bidę, ale jednak wygrywa 2-1 z Termaliką. Także bitka on fire. Trener Skrobacz coś tam wyskrobał, no i macie trzy. A dzisiaj lecę ostro, świątecznie. Będzie walka do końca, nie? Podbeskidzie. No mecz taki idealny na przełamanie. Mecz też... Widać rękę trenera Skrobacza. Już pomimo tego, że pracuje krótko, ale już widać to i w taktyce, i w składzie, bo trener Skrobacz na to spotkanie wyciągnął Radka Zająca, 19-latka z drugiej drużyny, któremu dał zadebiutować, i Radek naprawdę świetnie zadebiutował, wszedł bez kompleksów przy wyniku 0-1 w drugiej połowie, debiut w pierwszej lidze, a naprawdę dał kilka fajnych pasów. Od niego zaczęła się akcja, też od jego odbioru i podania zaczęła się akcja, która skończyła się rzutem karnym na Maksie Banaszewskim. Zresztą szacunek dla Banana za to, bo mam wrażenie, jak sobie zobaczycie skrót i tak dokładnie obejrzycie całą tą akcję, mam wrażenie, że Banan, no, jak przejął tą piłkę gdzieś w połowie boiska i tak biegł na bramkę, widział, że tam jest jeden czy dwóch zawodników maksymalnie, sześciu chyba zawodników Termaliki, i tak z dużą premedytacją
wziął ich, zaprosił ich do tańca i skończył się to rzutem karnym i tak to sprytnie rozegrał, że tutaj naprawdę szacunek za inteligencję. Brawo też dla Mikołajewskiego za to, że strzelił tego karnego, bo ten karny trwał chyba godzinę, nie? Słuchajcie, tam i po prostu jakiś bardzo dużo ważył. No. Zawodnik Termaliki, tam jakaś pomoc mu była udzielana i to trwało naprawdę chyba z 3-4 minuty. Loska w międzyczasie do Mikiego podchodził chyba 3 razy, coś tam próbował mu mówić. Zresztą kto zna tego bramkarza, to wie, że to jest taki też trochę wariacik, więc i gaduła. Więc próbował go zdeprymować. Tak naprawdę ten karny ważył cały sezon, bo gdyby Podbeskidzie tego meczu nie wygrało, no to już naprawdę byłoby ciężko tutaj. No teraz jeszcze widzimy, że jest tutaj 4 punkty do Resowi tak naprawdę. Tak, nie? A teraz jest w miarę tlen. Także jeszcze trudny mecz teraz z Górnikiem Łęczna na wyjeździe, wiadomo, natomiast nie, no jest to drużyna, gdzie Podbeskidzie, jeśli mocno się zaangażuje, to może powalczyć chociaż o punkt. Później u siebie Polonia na wyjeździe. No to będzie taki bezpośredni mecz, nie? Tak, no i tutaj też ten terminarz, te najbliższe 3 mecze, no można tutaj te... No i tak, no i na Stali Rzeszów grają też, nie? Tak, tak. No jest tutaj, no tak jak mówię, można powalczyć i trochę zmienić swoją sytuację w tabeli, więc dla Podbeskidzia takie trochę odrodzenie też na święta. Bardzo ogromnie się cieszyli piłkarze w szatni, tak widać, że cieszyli się, jakby Ligę Mistrzów wygrali. Bardzo potrzebny ten mecz na pewno dla Podbeskidzia. Ale cholera, no oni pierwszy mecz w tym roku wygrali, więc kamień spadł im z serca. I chciałem tylko podkreślić jeszcze a propos trenera Skrobacza i jego takiego impaktu na zespół. Gra do końca. To jest to, co miał też ruch orzów trenera Skrobacza, czyli często mecze wygrywane bramkami w ostatnich minutach, w doliczonym czasie gry, czy w tym ostatnim kwadransie. Tutaj też Podbeskidzie, pomimo tego, że nie szło, nie układała się ta gra, nie wyglądał ten mecz dobrze w wykonaniu Podbeskidzia w pierwszej połowie i jeszcze tam w 60 czy nawet 70 minucie przegrywali 0-1, to powalczyli do końca i no i efekty są takie, jakie są. Także brawo. Górnik Łęczna wygrywa w Rzeszowie, chociaż prowadził 3-0, a potem sobie sam narobił kłopotów. To ja się krótko wypowiem. To jest jakby idealne podsumowanie tego klubu, tego Górnika teraz, to co się wydarzyło w Rzeszowie, czyli Górnik potrafi zagrać tak, żeby wygrywać 3-0, ale też na własne życzenie potrafi sobie robić kłopoty. No ale całe szczęście dla kibiców i Górnika, że 3 punkty dopisane, że jednak te demony z przeszłości nie wracają. Może to też za sprawą nowego trenera. W każdym razie widać, że Górnik trochę gra inaczej w piłkę, bardziej ofensywnie, nie kalkuluje. Czasami tego Górnika trenera Mamrota z całym szacunkiem nie dało się oglądać. Tak teraz jest trochę inaczej. No i te 3 punkty też na pewno bardzo ważne. No i skomplikowało to nieco sytuację Resowi. No, tyle. No. To tyle. No to teraz mecz, który najbardziej nam się podobał, czyli Znicz Polonia 0-0. Jeżeli pomyśleć sobie w ten sposób, jak robi to trener Misiura, no to nie dałbym dzisiaj 5 zł za mecz Znicza Pruszków, ani nie zapłacił z chęcią za bilet, chociaż frekwencja dzisiaj była. Jak to się pochwalił Znicz, mam to? Czy mam? Mam. Tak, sold out. Sold out, dziękujemy. Także pełna trybuna na Zniczu, też klatka gości klimatyzowana, zapełniona i kurczę, nie mam tego screena, ale kibic Polonii wrzucił w komentarzach najlepsze podsumowanie tego meczu, czyli jak stał za flagą i nic nie widział. I to było najlepsze podsumowanie tego meczu, że on na całe szczęście tego meczu nic nie stracił. Po prostu nie widział, nic nie stracił. 0-0. Myślę, że Znicz tak naprawdę dopisuje jeden punkt, a Polonia, która powinna łapać się, nie wiem, rękami, nogami, czymkolwiek, tego utrzymania, tych punktów, wyrywać je, wyszarpywać, nie wiem, wygryzać, nie wiem, jak to nawet poprawnie powiedzieć, tego nie ma, tego nie widać, jest 0-0 i sporo osób właśnie w komentarzach ma tego typu zarzut. Na pewno bardziej z tego meczu myślę, że może być zadowolony z Niczym, no bo zdobył jeden punkt, a Polonia, tak jak mówimy, no walczy o utrzymanie, no w takim meczu, w którym teoretycznie powinna zdobyć 3 punkty, no remisuje, okej, jest jeden punkt, ale tak naprawdę ten jeden punkt im aż takiego nie daje, także mi się wydaje, że Polonia też musi zacząć wygrywać, żeby myśleć o tym utrzymaniu. No zdecydowanie, dla Polonii raczej 2 stracone punkty, pewnie liczyli też na punkty w Pruszkowie. No tutaj a propos tego, co powiedziałeś, Ziomso, no to muszą się zastanowić kibice i każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, bo czy Znicz grający bardziej ofensywnie, bardziej się odsłaniający, mniej asekuracyjnie i mniej na zero z tyłu,
byłby w tym miejscu w tabeli, gdzie jest, czy na przykład nie byłby cztery pozycje niżej, gdzieś tam między Podbeskidziem a Polonią, bijąc się desperacko o utrzymanie, i każdy musi sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest lepsze. Czasem wygrać, nie wiem, 3-1 czy 3-0, a większość spotkań przegrywać 3-2 albo 2-1, czy ciułać te punkty tak jak znicz ciuła, zabezpieczać tyły, trzymać się za podwójną gardą i grać piłkę brzydką, ale skuteczną i być w tej pierwszej lidze mimo wszystko, bo tutaj tego się nie da rozstrzygnąć. To zawsze będziemy mieć ten sam spór, który mieliśmy na mundialu. Czy cel i wyniki, czy styl i piękna gra, a nie wybijanie, a nie bicie piłki po autach. Nie chodzi o to, żeby znicz bije piłkę po autach, bo tego nie chcę mu przyklejać, bo ten znicz trenerami siły też potrafi ładnie zagrać. Natomiast no, faktycznie te wyniki to są raczej takie zazwyczaj remisy albo jedną bramką zwycięstwo. Natomiast no, ja patrząc na znicz, mimo wszystko cholera, ja bym się zamienił na te nudne 0-0, 1-0 z perspektywy Podbeskidzia w tabeli, to ja się chętnie zamienię. Weźcie sobie piękną grę, którą Podbeskidzie grało z Lechią czy z Motorem, a dajcie mi to bezpieczne tam, nie wiem, 11 czy 12 miejsce. Ja sobie tak dzisiaj przypominam, kto awansował w tym roku do pierwszej ligi, no i Polonia na miejscu pierwszym, drugi był Znicz, trzeci był Motor po barażach, pamiętamy doskonale, no i patrzcie jak to jest, zespół, który wygrywa ligę, ma no de facto największe problemy teraz w tej lidze pierwszej, Znicz sobie elegancko radzi, powiedzmy, Motor to w ogóle nie ma problemu z utrzymaniem, walczy o najwyższe cele, więc tak naprawdę ta drużyna, która miała być najlepsza teoretycznie, okazuje się, że ma największe problemy po awansie. Dobra, dwa mecze zostaną jeszcze rozegrane jutro, więc nie będziemy pokazywać ani jedenastki kolejki, ani Kozaka, też typowanie myślę, że nie ma sensu robić, bo tych dwóch meczów nie mamy, tak? Więc co retro? No jeżeli jutro Wisła Płock wygra, to wskakuje chyba do strefy barażowej. Tak, będzie miała 41 punktów, tak, nie? Mocno tutaj Wisła i Motor po 41, nie? Jeszcze możemy o GKS-ie Tychy powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy za bardzo o nim. A, Motor GKS. Dzisiejszy mecz, tak. I zmiana trenera, nie? No właśnie. Debiut Mateusza Stolarskiego. Sorry, uciekł mi ten mecz gdzieś, tak. No, jak akurat jesteśmy przy tym meczu... No, nie wiem, czy nie mecz kolejki, więc możemy mu chwilę poświęcić. Zastanawia mnie mocno GKS Tychy. Bardzo zwolnili tempo w nowym roku, można powiedzieć, bo na 7 spotkań tylko 2 zwycięstwa. Początek jeszcze tego nie zwiastował. Pierwszy mecz wygrali na inaugurację. W pierwszych 3 meczach ogólnie odnieśli 2 zwycięstwa, a później te 5 ostatnich, no to już niestety większość porażki, tam chyba 3 remisy, 4 porażki, o ile dobrze pamiętam. Mocno mnie to zastanawia, bo ten zespół w pewnym momencie, o ile się nie mylę, chyba był nawet liderem ligi gdzieś tam jesienią. Tak, było. W takim zaawansowanym sezonie, a nie gdzieś tam w trzeciej kolejce. Więc tutaj mocno mnie zastanawia, co się zacięło w tej maszynie trenera Banasika, takiej mocno rozpędzonej, dobrze naoliwionej, że traci punkty coraz częściej i nie sięga po pełną kulę. Ale myślisz, że na Motorze to jest strata punktów? No właśnie, Motor nie do końca pokazuje to, o co mi chodzi, bo na Motorze to nie jest wstyd zremisować absolutnie, natomiast Tyszanie te punkty gubią też gdzie indziej, z drużynami już nie wcale takimi groźnymi, tutaj sobie szybko zerkam, no w poprzedniej kolejce u siebie z Chrobrym Głogów przegrali, no więc... Jakoś cicho na czacie, gdzieś nie ma motorowców, czyżby więc, ten wynik... No jednak, chyba nie ma motorowców, czyżby ten wynik nie podoba się, albo... Nie ma motorowców, niestety. No. A taki Motor... osierocony przez Gonzalo Fejo, to też jest Motor, który no można, no na pewno to jakiś wpływ też musiało mieć na szatnie, lepszy czy gorszy, tego nie wiem. Mamy ankietę, natomiast... słuchajcie, na ekranach nasza ligowcowa z Twittera, czy Mateusz Stolarski wywalczy z Motorem co najmniej baraże? 55%, że nie. No, czyli trochę uszka oklapły, tak, po tym odejściu mimo wszystko trenera Fejo. Ale transparent dzisiaj był, o dziwo. Gonzalo, dziękujemy. Aha. Także... No jest za co? Nie, no nie ma, nie wiesz. Znaczy, o dziwo mówię w tym kontekście, że jednak pamiętam te słowa, które wybrzmiały dosyć mocno, że Gonzalo Fejo chce zostać na lata i budować ten klub jeszcze przez długi okres, że pomimo tych jakichś ofert on tu zostaje, on tu będzie robił wielki klub, także to myślę, że wielu kibiców będzie to pamiętało jednak, ale mimo wszystko zawisł taki transparent, no, to chciałem tylko powiedzieć. No gdyby nie Fejo, nie ma co się oszukiwać, no to Motorol by nie byłby w pierwszej lidze, nie? On tutaj... A może nawet byłby w trzeciej. A może byłby nawet w trzeciej, no masz rację, wiesz, zbudował wszystko od jak można powiedzieć, od zera. Został trenerem jego asystent, tak? Mateusz Stolarski, z którym ja współpracowałem w Stali Rzeszów. Myślę, że to niezły trener, no pierwsza jego taka samodzielna praca, tak? Ma dużą wiedzę.
zna tych zawodników, zna klimat szatni, zna. Zna swojego brata, który grał dzisiaj w pierwszym składzie. Nie, to też, ale Mateusz jest takim trenerem, że jego da się lubić. On jest taki skromny, bardzo pracowity i myślę, że tutaj no, dla niego to też będzie taki duży sprawdzian, czy sobie poradzi w tej pierwszej lidze. Dzisiaj bardzo dobra pierwsza połowa Motoru, naprawdę fajnie grali. Strzelili bramkę na 1-0. Podobne, nie? Takie same w zasadzie. No, Rudy do ptaka. I Rudolf bardzo podobne te gole. No. Bardzo podobne, ale w drugiej połowie już tak jakby troszkę ciśnienie i troszkę jakby, może nie, że sił zabrakło, ale już Motor nie grał tak jak w pierwszej połowie, no i troszkę przewagę miał GKS Tychy, ale w 90. chyba bodajże śpiewak. Drugiej śpiewak, no idealne zagranie Bartka Wolskiego. Nawet tak naprawdę nie wiem, jak ten bramkarz obronił, nie? Tak ktoś tam, komentator powiedział, że jak bramkarz w piłce ręcznej, nie? Wyskoczył tak do góry i gdzieś tam nogą, także no to myślę, że te trzy punkty dałoby dużo Motorowi, bo ten Motor nie wygrał już od czterech kolejek, nie? Także to tak jak tutaj mówimy o Wiśle Kraków, że jak nie wygrywasz mecze, to ciężko też myśleć o awansie do pierwszej ligi. Tak myślę, że tutaj Motor będzie starał się i robi wszystko, żeby chociaż być w tych barażach. No dobra, to mamy wszystko omówione na koniec. Nie mamy, po Arce jeszcze nie powiedzieliśmy. A tam Czubak z przewrotki strzelił gola. Widzisz, jak cię trzeba pilnować. Chyba ta sałatka jasnowa. O, myślisz o niej cały czas. Z sernikami, wiesz co? Ja idę jeść. Cukier spadł. Co? No bo ja już chciałem wam tą niespodziankę pokazać, a wy jeszcze. A, bo ty masz niespodziankę dla nas. Niespodziankę dla was. No dobra, Czubak załatwia 3 punkty. No Czubak jest niesamowity, no. No jest. I wprowadzi Arkę do Ekstraklasy. I trener Łobodziński, no, chyba, też. Chyba już. I jego mafia też jest debeście, jak dobrze to wygląda, naprawdę. No to po co mi zawracacie głowę, jak nic nie chcecie więcej mówić o tym. Dobra. Czekamy na niespodziankę. Magazyn Czekamy na niespodziankę już teraz. Pojawi. Dobra, mamy końcówkę programu, zobaczymy, jak to się przyjmie, jak się pobawicie. I teraz tak, zabawa polega na tym, że nasi eksperci, Michał Czerniak, Patryk Małecki, teraz sobie będą patrzeć na ekran. Wy też zresztą. I mamy taką zabawę kółko i krzyżyk. Piotrek Sornat przygotował nam taką grę. Panowie, widzicie planszę? No, ja widzę, tak. Mały jesteś? Tak, jestem, widzę. No i co, wiecie, o co chodzi, czy nie wiecie? Nie. Musicie... mamy kółko, to jest retro. Aha, wskaż zawodnika, który łączy oba kluby. Dokładnie. No, dokładnie. Także kto zaczyna? To. Mamy takie kółeczko, to jest retro. Krzyżyk i to jest mały. Krzyżyk. Także tutaj będę uzupełniał to, słuchajcie. Ale to rozumiem, lecimy. Zawodnicy tacy nie muszą obecnie grać w żadnym z tych klubów. Nie. Niektórzy łączą. No, ktoś grał w Polonii i w Puszczy, no i kto to był, nie? Okej. Okay. No, także... Ale mogło to być na przykład 10 lat temu. Mogło to być. Ja mam tu cały spis tych zawodników od Piotrka, także zobaczymy, pobawimy się chwilę. Mały, masz jakiś typ? Czekaj, no bo teraz mnie zaskoczyłeś. Kurde. Ja też jestem w szoku. Takie kluby wybrałeś, powiem ci, że trzeba być kondenserem tutaj. No to zobaczymy, może kogokolwiek zgadniecie. No nie, no czekaj, no. Może czat też coś wie, no to... Wiem kto. No to jest. Polonia i Termalika, Łukasz Piątek. Polonia i Termalika, Łukasz Piątek, czekaj, Brugman. No a jak? No mówię ci na 100%, że on nie gra w piłkę. Chyba, że w rezerwach w Polonii. Polonia... Robił awans z trzeciej do drugiej, ja z drugiej do pierwszej. Muszę sprawdzić, spokojnie. Termalika, Brugbet, 100%, mówić. Polonia plus Puszcza, Polonia plus Górnik. Gdzie to jest? Dobra, muszę ci uwierzyć na słowo. Yeah. No, Łukasz Piątek, co, nie wiem, czy Łukasz, ale kapitan Polonii taki, no on grał tam w ŁKS-ie. Łukasz w ŁKS-ie grał kiedyś. Grał w Termalice, no jak, też kapitanem, no pewnie. No wejdź sobie na 90 minut. No nie mam dzisiaj takich możliwości. Dobra, Polonia, Puszcza. Polonia i Puszcza, tak? Nie, Polonia i Termalika. Polonia i Termalika. No, gdzie to jest, kurde? Retro, ty cały czas myśl. No myślę, kurde, ale powiem ci, takie kluby... Mogłeś dać jakieś takie kluby? No nie, wiesz. Legia, Lech. No, to byśmy tu pobawili się szybciej. Czekaj, Radomiak teraz tutaj, dobra. Ale
Wiesz co? Chyba nie. Nie mogą być Polonia Termalika. Dlaczego? Tylko może być Polonia Radomiak, Polonia Puszcza. A, Polonia właśnie, Górnik, no właśnie. No, 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 dlatego no, no. Ja tego nie mam i tak szukam okay. I szukam. No, taka to jeszcze trudniej. Jest. O Jezu, to dobra, jeszcze... kto co trafi? No słuchajcie. No czekaj, daj chwilkę. Za trudne tutaj Piotrek na za trudne dobra. Kluby dałeś. Weź no. Pozmieniaj na szybko to. Dobra, wiem kto, wiem kto. No. W Sandecji Walski, a teraz gra w Puszczy. Czyli co, Sandecja i Puszcza, stawiam, tak? Stawiam 10 tysięcy euro. Kolumbijskich pesos. Kolumbijskich pesos. Sandecja i Puszcza, tak? No, Walski, Michał Walski, Walski. Tak. Bardzo dobrze, Mały. Dziękuję. Czekaj, Mały to jest... Mały X. To jest X. Dobra, czyli Sandecja i Puszcza. Gdzie idziemy? Które a, to pole? Już ci chcesz. Gdzie dobra, chcesz? Koło Sandecji ci postawię X-a. Dobra. No, to masz jeden. Dobra, teraz tutaj Termalika. A łatwiej by było, jakbyś podawał nazwiska losowo zawodników i musielibyśmy odpowiedzi podać dwa kluby, bo tak to człowieku, my się tu wystrzelamy po dwóch próbach, no nie? Marcin ja Biernat podpowiada na Marcin czacie. Biernat. Kto no, pierwszy, to... ten lepszy. Polonia Puszcza Kobusiński, bo teraz brawo, moja retro. Kolej. Dzięki. Brawo, Retro. Super strzał. Dzięki, Marcin. No, dobre, dobre. Daję blokuj, ci tutaj... blokuj tam, blokuj Małego na środku. A, dobra, blokuję Małego na środku, patrz. GKS. Tam gram dużo z synem w kółko i krzyżyk, to jest moja przewaga tej jedyna. No idzie to, czy nie idzie? Kurde. Widzicie, to są fazy testów dzisiaj. Dlatego tak to wygląda na razie. O, jest. Blokuje Małego na środku. Dobra. Myślę, że tutaj w tej Polonii Radomiak. Poloniak i Radomiak tutaj. To myślę, że mogło być kilku zawodników takich. Dobra, może wam trochę ułatwię, co? Dobra, rzucam nazwisko i kto pierwszy ten... Pierwszy. No, dawaj. Bartosz Śpiączka. Termalika i Łęczna. Mhm. Nie. Termalika i Górnik Łęczna. Ha, 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 ha. No. Dobra, gdzie stajesz, Mały? Tutaj ci dam, na dół. Daj, gdzie chcesz. Dobra. No to co, lecimy jeszcze raz, tak? To będzie no, szybciej dawaj. Chyba będzie. Tak, tak. Jakub Wróbel. Termalika Jakub Wróbel. I Puszcza Dmowic. A tego to nie wiem. Nie, chyba nie. Termalika. A może? Nie. Nie no, wiem, to nie. Co? To Termalika i Radomiak. Ale może bo być Termalika i Radomiak? Może być. Nie, on nie grał ani w tych żadnych klubach on nie grał. Ani w Radomiaku, ani w tym. Nie grał w Termalice Wróbel? Teraz jest Termalice Wróbel. No. On przyszedł. Tak, no to czyli możemy go zaliczyć, nie? A w Radomiaku nie ale, grał, nie? Nie, ale w Sandecji, ale on z Sandecji przyszedł. No to zostaje no. Tylko, popatrz, no to jeżeli Mały dał Puszczę, ja daję Radomiaka, to idąc... Dobra, takim... zmieniamy, bo to za trudne. Nie, on nie grał ani w Radomiaku, ani w Puszczę, ani w Górniku. Jak w będzie. Nie można miksować tak tutaj. No właśnie, bo to musi być tylko albo tu, nie? No, dobra. To spalone daj jakieś coś jeszcze. Dam coś jeszcze, no. No to może dam... Grzegorz Bonin. O, to jest znane nazwisko. Górnik Łęczna i... Polonia Warszawa. No i kurwa, jak mam... daj na pół! Przekreślone kółko. Nie, no nie ma takich rzeczy. Jeszcze raz, coś innego. O, Marcin Cabaj. Sandecja, Nowy Sącz i... Też nie. No nie. W żadnym nie grał. Nie grał w żadnym. No, grał, tu mi właśnie Piotrek napisał, że... W Sandecji grał, ale Sandecji nie grał ani... Grał. A być może w Puszczy grał, ale to... Ale nie, to no mam nie. Właśnie Marcin Caba i Górnik Łęczna, Sandecja, ale ja nie pamiętam Marcina no, Caba. No, Polonii nie. Polonii Górnik nie grał. Łęczna, nie, na pewno. Nie, ktoś nie. Mi, nie wydaje mi się, żeby w Górniku był, nie. Polonia, dobra. No to tego? Jeszcze, słuchajcie, szukam jakiegoś takiego fajnego nazwiska. Z tego Brukbetu. Tomasz Brzyski. Polonia, no to tutaj Warszawa i... Górnik Łęczna. Nie. No tak. I... No nie. Nie właśnie. Poczekaj, Polonia, Warszawa, ja mam teraz szansę się poprawić. Ale on nie gra w Puszczy ani w Radomiaku. Też nie. Coś tutaj nas... Toma... Coś nie, nas no, tutaj... nie. Sandecja, Nowy Sącz.
On grał w Sandecji, tak. No to Polonia Tomasz... i Sandecja. No dobrze. Tak, ale to nie może być po tej samej stronie. No właśnie wyszło już w toku śledztwa, że może. Że bo może. Już to Polonia, ten, Sandecja. Już to obaliliśmy, że nie może być. Może być mały. Może być? Bo, tak. No bo jak inaczej. No dobra. To może ja coś wiecie. Może ja coś źle powiedziałem. Ale chyba nie może być, ale po naszemu może być. Dobra, Retro, masz punkt? O, no Marcin, wiem, kto jeszcze, Marcin wiem, kto jeszcze. Nie, Marcin wiem, kto jeszcze. Grał w Sandecji nowy. Już wygrywam to, już mówię to, wygrywam. W Termalice grał Jarecki i w Górniku Męcznie grał Jarecki. Tak? No, zgadza się, ale Retro mógłby cię zablokować tutaj na przykład. Tym wcześniejszym. No. No. I teraz ty zdobywasz punkt i idziesz sobie... Aha. Dobra, i idziesz sobie tak. Czyli jeszcze zabawa trwa. No. Aha, czyli to słuchajcie, to działa tak, że jeden zawodnik, czyli jak trafiasz zawodnika Polonii i Górnika, to stawiasz go tutaj na tym polu, które łączy Górnik i Polonię, nie? Ja pierdolę, hopie. O, dobra, to coś takiego jest, nie? Sorry za to, ale my się bawimy pierwszy raz w tę grę. Spoko. Także jeżeli, patrz, na przykład masz Termalika Radomiak i kto grał w tym klubie, nie? I cyk. Masz Termalika Puszcza, kto grał? I wtedy tam stawiasz sobie kółeczka. W ten sposób gramy, nie? Czyli Polonia, Górnik, Łęczna i cyk. I wtedy tam stawiasz Bonina, nie? Rozumiesz? Takie jaja. No tak. Tak, to ma sens, nie? Troszkę tak, troszkę więcej sensu to ma. No. Jak czat? Jesteście z nami? Widzę, że trochę tam... Ja mam kandydata, mogę? Widzę, że wam się podoba to chyba, no. Tylko nie wiem, czy to zadziała, ale Sebastian Olszar, Polonia Warszawa i Termalika Brukbet Nieciecza. Na 100% tak, no. Grał w obu, bo już sobie go tutaj wyśledziłem na tym, na internecie. I ty jesteś kółko, tak? Ja jestem kółko. Dobra, no to niestety mały szachmat chyba jest. Tak. W tą stronę. Nie gadaj, już... że ja to wygrałem, jakim cudem. Dawid, Sebastian Olszar, dzięki. Dzięki, że grałeś kiedyś w podeskidziu, bo mi przyszedłeś do głowy dzięki temu wariacie. Nie? Dobra, ale przynajmniej rozkminiliśmy na żywo zasady, jak to powinno wyglądać, bo na pewno chodziło o tak, jak w końcu tutaj finalnie. Ale tu widzę Wiertara podpowiada, że Wróbel, Jakub Wróbel, Termalika i Radomia. O, no to fajnie. Dobra, niezłe to było, podobało mi się, tylko musimy dopracować, żeby tylko, tam... No, tylko takie żeby... troszkę, jakbyś jeszcze trudniejsze kluby powybierał, to będę wdzięczny. No, wiedzieć. Dokładnie, jakieś najlepiej ormiańskie albo z Estonii. To... Albo Filipiny. O. Kluby, w których grał Gikiewicz. O kurde. Ale który, to nieważne już. No ten, który grał w bardziej egzotycznych, albo nieważne w sumie, no. Dobra, ale jest dużo śmiechu, widzę, że się przyjęło. Dzięki Piotrek za... poleconko za wysłanie przygotowania. Nie, ma potencjał, fajny. Ja lubię ma takie. To potencjał na rozrywkowy. Pewnie, bo troszkę trzeba pomyśleć, nie? No. Wrócić. Jeszcze dla was coś wymyślimy, także oglądajcie Ligowca, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dobrego ostatniego dnia świąt, jutro do roboty, także powoli się żegnamy. Patryk Małecki. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dobranoc. Michał Czerniak. Trzymajcie się, dobranoc. Dzięki.